Biznes Cafe Podcast, odcinek 29. Nazywam się Grzegorz Futyma i zapraszam Ciebie na rozmowy z ludźmi, którzy z powodzeniem prowadzą swój biznes na Wyspach Brytyjskich. Wyciągam od nich sekrety, które pomogły im osiągnąć sukces oraz gotuję z nimi dawkę inspiracji i motywacji dla Ciebie. To miał być odcinek o wydawaniu książek, jako że mój dzisiejszy gość właśnie w tym się specjalizuje. Ale ta rozmowa poszła w kilku różnych kierunkach. Ekspert w temacie sprzedaży, konkretny, rzeczowy i strategicznie działający, Marcin Osman. Kilka razy podczas tej rozmowy zbił mnie z tropu na tyle, że sam już nie wiedziałem, jak się ta nasza rozmowa potoczy i zakończy. Ale wszystko zakończyło się dobrze. A wszystko dlatego, że do tej rozmowy podszedłem tak samo jak do każdej innej rozmowy w Biznes Cafe. Czyli bez większego przygotowania. Marcin Osman nie mieszka i nie prowadzi biznesu w UK, ale z wyspami łączy go między innymi epizod pracy w jednej z londyńskich restauracji. Dodatkowo Marcin bywa na różnych biznesowych wydarzeniach organizowanych przez i dla Polaków w UK. W Polsce znany jest już wielu osobom z codziennego hustlingu, czyli ciśnięcia. Jest to taka filozofia pracy w biznesie, promująca wykorzystywanie każdej minuty jak najproduktywniej się da oraz skupianie się na podejmowaniu jak największej ilości akcji generujących sprzedaż. W ten właśnie sposób Marcin żyje na co dzień i, jak mówi, oddycha biznesem, nie daje sobie wolnego. Zarobione w pracy w Londynie pieniądze inwestował w spotkania z ludźmi biznesu, od których uczył się, jak osiągać sukces jako przedsiębiorca. I swój pierwszy biznes zaczynał de facto od zera. I po niespodziewanie szybkim sukcesie równie szybko przyszedł też dla niego trudny moment bankructwa, który Marcin przyjął dla siebie jako wartościową lekcję. Obecnie Marcin blisko współpracuje ze światowej sławy autorami, takimi jak choćby Gary Vaynerchuk, któremu pomaga w zakresie promocji wizerunku na polskim rynku. Oprócz książek Garego, Marcin wydaje i wprowadza w obrót w Polsce inne pozycje o tematyce biznesowej i rozwojowej. Takich autorów jak na przykład Anthony Robbins czy Jacek Walkiewicz. Sam Marcin też jest autorem kilku pozycji, głównie w temacie sprzedaży i marketingu. Jego działalność można śledzić na kanale YouTube'a, profilu Facebooka czy też Instagrama. Jego produkty z kolei można odnaleźć na jednej ze stron internetowych osmpower.pl. Podczas dzisiejszej rozmowy z Marcinem rozmawialiśmy głównie o jego życiu. Między innymi o tym, jak wyszedł jego pierwszy śliski i uciekający biznes. O tym, czym różni się ogarniacz, menadżer od przedsiębiorcy. Jak dopasować biznes do jego właściciela. Jak wybrać temat na książkę i ją szybko sprzedać. Oraz jak realizować 99% zamiast 1% swoich pomysłów. Tematów, jak widzisz, było sporo, bo i gość ma sporą ilość ciekawej wiedzy i doświadczeń w otwieraniu biznesu od zera. Te z kolei nadawałyby się doskonale do zupełnie nowego podcastu o takiej właśnie tematyce i mam nadzieję, że Marcin będzie jeszcze moim gościem, tym razem w moim kolejnym podcaście, którego, uwaga, otwarcie ogłaszam właśnie teraz. Jeśli nie masz pomysłu, pieniędzy, ani doświadczenia w budowaniu biznesu, a może masz pomysł, ale nie wiesz, jak go sprzedać, lub jeśli twój biznes stał się dla ciebie etatem i szukasz dla siebie czegoś nowego, to właśnie podcast Biznes od Zera jest tworzony dla ciebie. Wejdź zatem teraz na biznesodzera.pl i zobacz, co oprócz podcastu przygotowałem dla ciebie. A teraz wracam już do rozmowy z gościem tego odcinka, Marcinem Osmanem. Skąd się wziąłeś, Marcin? Jak to się stało, że zacząłeś się interesować marketingiem online, książkami, tym wszystkim, co robisz, tą całą działalnością
marketingową, wydawniczą. W którym momencie zaiskrzyło i zaczęłaś się tym interesować? Jak bardzo daleko chcesz iść w tył? No dobrze, no pójdźmy bardzo daleko, tam gdzie aż się... Chcesz opowieść w stylu, miałem 12 lat, zbierałem ślimaki, oddawałem do skupu, zrobiłem pierwsze pieniądze. Jedziesz. Nie podobało mi się bieganie ze ślimakami po łąkach, więc dzieciaki biegały za mnie, ja zbierałem to od nich, robiąc taki subskup. Brałem dziadka, który miał moto z przyczepką, zawoził te ślimaki, oczywiście nie płaciłem mu za benzynę. Dzieciaki mi znosiły te wiaderka i zawoziłem je do skupu razem z dziadkiem. Pewnego dnia przyszedł do mnie tata i mówi, synek, biznes ci ucieka, dosłownie ślimaki spierdzielały. To była dziura w tym boksie, gdzie trzymałem je. Nie miałem pojęcia, że ślimak jest tak inteligentnym stworzeniem, ale jest. I to był pierwszy biznes Marcina Osmana. Zapytałeś mnie wcześniej, skąd się wziąłem w UK i w ogóle skąd moje kontakty z UK. No, zapierdzielałem w restauracji przez pół roku londyńskiej, którą znalazłem chodząc, dzień dobry, I'm looking for a job. Is there any job for me, guys, here? Very, very want, very want, please, please. I znalazłem to po prostu chodząc przez 6 dni od wylądowania w Londynie, gdzie miałem tylko mieszkanie, czy pokój, miejsce, łóżko w pokoju. Polaka, który wrócił na 3 miesiące do Polski, a był płytkarzem w Anglii. I poznał go mój ojciec, bo on te płytki kładł u nas w domu również, w Polsce. Na jego miejsce skoczyłem, czyli on kładł płytki u nas, a ja byłem w jego mieszkaniu w UK. I miałem tylko mieszkanie, miałem kasę na, wydawało mi się, 3 miesiące życia w Londynie, a okazało się, że to mi wystarczy na 3 tygodnie życia w Londynie. Doświadczyłem tego, kupując pierwszy day pass na metro. I pracę znalazłem w dniu 7. Byłem w 6 dniu na jakimś trialu i 7 dnia do mnie nie dzwonili, więc pojechałem do nich. Hej, robimy czy nie robimy? Powiedzieli, robimy. I zostałem już na zmianę wtedy w pracy. Jako kelner w prestiżowej restauracji koło Shepherd's Bush, niedaleko. Hammersmith Shepherd's Bush. I tam pracowałem przez pół roku, podając drogie napoje, drogie jedzenie, na przykład Colinowi Firthowi. Colin Firth. Ten od Love Actually. Co takiego? To brzmi trochę śmiesznie. Koniowi Partowi. Colin Firth, ten aktor taki, który grał. Rozumiem. Okej. Więc tak się u mnie to zaczęło. Tak znalazłem się w Anglii i pieniądze zarobione przez wakacje w Anglii wydawałem na utrzymanie siebie w Polsce podczas studiowania, żebym nie musiał w Polsce robić jakiś robót w stylu McDonald's czy... nie wiem, jakiś, co robią studenci, pracować na barze na przykład w Polsce za 3 zł za godzinę, to ja te pieniądze rozwalałem na moją edukację, szkolenia, rozwój. Ściągałem do Krakowa wtedy, na moją uczelnię albo w salach, które brałem od uczelni za free, bardzo fajnych przedsiębiorców, którym jak byłem z nim na lunchu czy w jakimś tam obiedzie, kolacji, to płaciłem za te drogie lunche pieniędzmi zarobionymi harując w Londynie. A dzięki temu mogłem sobie z nimi spędzić 2 godziny i gadać o wielkich rzeczach. I wtedy zacząłem się bardzo, bardzo odsuwać mentalnie od moich rówieśników. Bo nie było o czym gadać z ludźmi, którzy są pijani, nie? Okej. ale Marcin, zaraz, bo tutaj tak już mówisz, że tak wiesz, odsuwasz się od tych ludzi i tak dalej. Jakaś inspiracja była do tego chyba, nie? Z kim przebywasz, takim się stajesz. Ja, mając na co dzień ludzi nakierunkowanych na biznes, ja mam wrażenie, że ja zobaczyłem wtedy to, co normalnie ludzie widzą, kończąc studia. A ja zobaczyłem to na drugim roku studiów, czyli wcześniej. I wiedziałem, że coś innego jest istotne i ważne. I też poczułem, że studia nie są dla mnie. Skończyłem je oczywiście, ale zamiast na piątkach, na trójkach z minusem. Bo to jest taki moment przełomowy. Jest taki, mam wrażenie, raz na dekadę jest taki moment przełomowy, taki klik, który powoduje, zdarza się i wszystko do góry nogami przewracasz. I u mnie wtedy tym klikiem było, jak nie dostałem po pierwszym roku na uczelni stypendium naukowego. Miałem średnią i miałem w indeksie 3/6, a pani w dziekanacie powiedziała, że szóstek się nie liczy, szóstki są piątkami po prostu. I zabrakło mi jakieś tam promila, żeby dostać te 300 zł miesięcznie za stypendium naukowe. I mówię, dobra, to nie jest mój świat, idziemy szukać czegoś innego. I pamiętam jak dzisiaj, idę korytarzem akademika i zobaczyłem na gazetce ścianie, tam były ulotki, pizzeria, kebab, nie wiem, striptease, i tam była taka mała ulotka, spotkanie z biznesem. Taki program, program długi, i tam jeden z tych punktów to był spotkanie z biznesem, studenckie forum Business Center Club. Idę. 2 dni później, prawie nie poszedłem, bo myślę sobie, a po co tam pójdę, a z drugiej strony, co mam robić lepszego w akademiku?
i byłem na spotkaniu z prezesem Crossa, firma, która robi rowery na skalę światową, polska firma, i tam dziesiątka studentów w pustym klubie, bo tylko oni byli, przepytuje gościa, który produkuje miliard rowerów tygodniowo. Tak, skoro oni ściągają fajnych gości, są wystawieni w garniaki, a w tej sali jest 80 pustych miejsc, znaczy coś robią źle, nie? Bo jestem wow, satysfakcja, super, słucham tego gościa. I im to powiedz, zapytałem, hej, czemu jest tak mało ludzi? Bo nie ma tego organizować do końca. To może ja to zrobię. No to przyjdę na spotkanie klubu. I na drugim spotkaniu, na pierwszym spotkaniu w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Na drugim nie wiedziałem, o co chodzi, więc daj mi projekt, co sam zrobiłem. I to był właśnie cykl spotkań z biznesem, który organizowałem co roku, trwało to 4 dni. Było to kilkadziesiąt wykładów, warsztatów, przez które przewinęło się w pierwszej edycji 2000 studentów. I ściągałem sobie, kto mi się podobał z fajnych przedsiębiorców polskich. Od tego zobaczyłem, więc pisałem maila tam, szanowny panie, jestem studentem, niech pan wpadnie na uczelnię, powiedzieć, jak osiągnąć sukces w biznesie. I o dziwo, oni przyjeżdżali. I później szedłem z nimi na obiad, za który płaciłem pieniędzmi zarobionymi, podając talerze Colinowi Firtowi. I wtedy myślałem, że jestem przedsiębiorczy. Ludzie mówili, a jestem przedsiębiorczy. A to nie była prawda. Ja byłem sprawnym menadżerem, który dobrze organizował, dużo ogarniał, ale nie umiał zarabiać pieniędzy, no bo pieniądze zarabiałem w Londynie. I wiele osób to zapomina, organizując takie rzeczy, że jak ktoś się mówi, że są przedsiębiorczy, to muszą sobie sprawdzić, że ta przedsiębiorczość ma pokrycie na ich koncie. Bo jak nie, to są ogarniaczami i menadżerami, którzy potrzebują kogoś, kto da im pieniądze. To jak w końcu się udało tobie wejść na tą drogę sprzedawcy? No bo teraz jesteś bardzo, bardzo skutecznym sprzedawcą. Wiesz, jak robić marketing i ludzie się tego rozpoznają z tego, że jak nie wiemy, jak sprzedawać, no to posłuchajmy Marcina Osmana. On nam powie, jak sprzedawać, jaki błąd my robimy. Teraz to jesteś ekspertem w tej dziedzinie, a wtedy byłeś tylko menadżerem. Więc co tutaj się stało w tobie? Jaki przełom, że stałeś się bardzo dobrym sprzedawcą? Mhm. Bo zobacz, to też jest twoja percepcja, nie? Uważasz mnie za skutecznego sprzedawcę na podstawie komunikatów marketingowych, jakie odbierasz. Na przeróżnym obszarze, zarówno w internecie, jak i spotykając się z naszymi wspólnymi znajomymi. Pytasz o Osmana, a nie mam fajny gość albo niefajny gość. I to też jest marketing, który buduje mój wizerunek, prawda? Bo ty nie wiesz, że mam na koncie pieniędzy, może mam zero. Zobacz, nie? Trochę prowokuje dyskusję. Często też jest tak, że ten wizerunek napakowany internetem i marketingiem nie ma pokrycia w rzeczywistości. Ale long term okazuje się, kto potrafi, kto nie potrafi. Ja sobie wymyśliłem tak. Założyłem po studiach firmę, agencję marketingową, reklamową. Szło bardzo dobrze. Pierwszy miesiąc 2000 przychodu. Drugi miesiąc 3000 przychodu, mówię o złotówkach. Trzeci miesiąc ile? 5. 200 000 przychodu. Skok w niebo po prostu, no. I to się nie powinno wydarzyć, ale się wydarzyło. Aha. Spodobało, że stworzyłem firmę, która miała nagle 30 osób, 300 metrów biura w centrum Krakowa. No niby pięknie. Czyli pytanie, jak ci idzie w biznesie? Ktoś powiada, no zatrudniam właśnie 30 osób. Też tak kiedyś mówiłem. A i teraz słyszę, no bardzo dobrze, zatrudniam 30 osób. Mówię, moje wyrazy współczucia. Bo on nie mówi mi o ilości klientów, zyskowności, nowych projektach, tylko o tym, że ma dużą firmę. Nie dużą firmę, on ma duże koszty stałe. I ja w tej drodze do poznawania Marcina Osmana, bo zapytałem się, kim jest Marcin Osman, cały czas szukam odpowiedzi na to pytanie, co ja jestem trochę mądrzejszy, ale dalej głębiej szukam, to wyszło mi wtedy, że mając 30-osobową firmę, duże przychody, nie zyski, przychody, mieszkając w pokoju studenckim za 500, moi pracownicy mieszkali w swoich mieszkaniach, a ja wydawałem pieniądze na firmę, nie konsumując w ogóle tych środków. Stworzyłem sobie firmę, która mnie wciąga. Jestem, firma to twoje dziecko. Nie, tak jest, znaczy, że coś jest na maksa zepsute. Nie ma żadnej analogii do dziecka. Ludzie mówią, no tak, nie pozwala spać w nocy i płacze. No dobra, ale możesz to zmienić. Dziecka nie możesz. To jest zupełnie coś innego. I wtedy zbankrutowałem po 3 latach prowadzenia tej firmy. Przychody były mniejsze niż koszty. Tak się, wiesz, ten słynny wykres. Rosną przychody, rosną koszty. Nagle te koszty przyjeżdżają przez wykres przychodów. I nie wiesz niby dlaczego, no bo więksi klienci, więcej pracowników, więcej projektów, więcej sławy, fejmu, ale w kasie nic nie zostaje. I to nie kasie mojej prywatnej,
bo wszystko jest w firmę pakowane. I wstawałem o 4 rano, jechałem 4-5 godzin do Warszawy samochodem, robiłem cały dzień spotkań, wracałem, 2 dni później znowu jechałem do Warszawy i uznałem, że ej, coś jest chyba na maksa nie tak. A zbyt wcześnie wyłapałem te sygnały i dopiero bankructwo tej firmy pokazało mi, że stworzyłem niewłaściwą firmę do mnie, czyli niedopasowaną do Marcina Osmana. I zapłaciłem dużą cenę reputacji, pieniędzy, kontaktów, straciłem wszystko. Ludzie mówią, no dobra, jak mam rozpocząć biznes, jak mam zero? Ja marzyłem wtedy, żeby mieć zero, mając na koncie gdzieś tam minus 250 tysięcy. Ale jak mogłeś tu pójść do takiej dużej kwoty na minusie? Mhm. Ale to były dwumiesięczne koszty, to nie było dużo, nie? Połowa tej kwoty to były wypłaty miesięczne. Więc relatywność, dużo, mało. No, no nie, jak prowadzisz biznes, to nie jest dużo, bo są normalne wypłaty, koszty i tak dalej. Zadałem sobie pytanie, jaką umiejętnością z tego się podniosę? Wyszło mi się kreatywnością, którą miałem, ta kreatywność ogarniacza, menedżera, ale umiejętnością sprzedaży. Powiedziałem sobie, że nigdy więcej nie dopuszczę takiej sytuacji, żeby nie potrafić zarabiać pieniędzy wtedy, kiedy go potrzebuję. I zacząłem się edukować, szukać, patrzeć, jak być skutecznym sprzedawcą. Mhm. Okej, a wróćmy teraz do tej firmy. Mówisz o doświadczeniu twojej pierwszej firmy. To była pierwsza firma, rozumiem, która na początku przyszła. Druga firma. Druga firma, okej. Okay. Ale ta była zdecydowanie jakimś takim przełomowym firmą, gdzie te zyski, tak jak powiedziałeś, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty... Przychody, dokładnie. Przychody, czyli sprzedaż, no 200 tysięcy sprzedaży w czwartym miesiącu działalności, no to jest jednak, mówi o tym, że jednak sprzedaż była dobrze zorganizowana. Prawda? Już pomijając to, że mieliście koszty i tak dalej, no to powiedz, co tam się takiego działo? Co to była za firma? Dobrze zorganizowana versus potrafiąca zarabiać wtedy, kiedy go potrzebuje, są dwie różne rzeczy. I wtedy jak rozpocząć firmę, która będzie miała takie przychody? Robisz cokolwiek tylko masz w swoich zasobach. Czyli nie masz bazy mailingowej, to patrzysz, jakie masz maile w swoim Gmailu i wysyłasz do nich maila, hej, otwarłem firmę, robię strony internetowe. Kto chce? Bierzesz telefon, dzwonisz po znajomych. Przyjmujesz każde zaproszenie na konferencję, która może mieć klienta na tej sali. Zaczynasz o tym komunikować online i nagle okazuje się, że masz pierwsze zamówienia. Jakieś decyzje, że to robisz. One się pojawią. To nie jest rocket science. One po prostu się pojawią. Jeśli komunikujesz, co robisz, wykorzystujesz narzędzia, które masz, czyli swoje kontakty obecne, a nie próbujesz obcym ludziom sprzedawać, plus występ na konferencji, w jakimś podcaście, w internecie. Teraz łatwiej jest tę komunikację zrobić, bo może to być internetowy event, a niekoniecznie event, na który tam musisz zebrać 500 osób, sala, to trwa długo, przygotowanie tego. I to zaczyna działać. I później jak szybko ciśniesz, jak szybko się uczysz, jak szybko dobudowujesz tego zespół, generuje wzrost. I patrzysz, czy to jest dopasowane do ciebie jako do osoby. Bo jak nie jest, to się wywalisz. A co to właściwie znaczy? Dopasować biznes do osoby. Zobaczyć, jakie są moje predyspozycje. Ludzie postrzegają mnie jako prezesa. Nie jestem prezesem, jestem szefem działu sprzedaży. Jestem szefem pozyskiwania nowych produktów, więc też sprzedaży. A szefem mojej firmy jest moja wspólniczka, moja żona Kamila. Bo ona ma kompetencje prezesa CEO, a wcześniej będąc CEO w swojej poprzedniej firmie, byłem na niewłaściwym miejscu. Ale żeby tego dojść, musiałem przejść przez to doświadczenie, żeby to zrozumieć, zauważyć. Przed tym wywiadem miałem telekonferencję z Marzeną i Dorotą, które z nami pracują full time. Widziałem się z nimi raz w życiu. Jedna jest w Katowicach, druga w małej miejscowości na Lubelszczyźnie. I mieliśmy Skype'a, gdzie gadaliśmy o projekcie dla klienta z Warszawy. Czyli to versus stała firma, która ma stałe koszty, tam otwarcie drzwi do biura kosztowało dziennie 2000. Nieważne, czy robisz, nie robisz. Koszty tyle właśnie wynoszą. I dopasowanie firmy do siebie polega na tym, że mogę robić to, co chcę i to, czego potrzebuję. Wstałem rano, spędziłem poranek z żoną, byłem na treningu, miałem telekonferencję z dziewczynami, odpisałem na maile, widzę się na wywiadzie z tobą, później mam obiad z klientką, która nas zaprosiła jako swoich, zaprosiła nas na obiad
obiad. Później mam wywiad wieczorem, kolejny. No i w międzyczasie cisnę maile. Odebrałem ci paczkę od Gary'ego Vaynerchuka prezentów. Dzięki Gary, dostałem surprise'a. I tak wygląda mój dzień. Mhm. I to jest to, o co mi chodzi, żeby mógł pójść na trening, albo na ryby, albo pojechać z żoną, gdzie chcę, wtedy, kiedy chcę, bo mam na to możliwości finansowe, czasowe i nie stworzyłem sobie firmy, która mnie więzi. W zeszłym roku byliśmy w podróży, myślę, spokojnie ponad 5-6 miesięcy. Więc jak widzę hasła, że ktoś pojechał na workation na 3 dni, nie? Byliśmy półtorej miesiąca w Azji, albo ktoś podróżnikiem, jest spoko, ale czy masz biznes? Nie, robię banerki za, wiesz, $5 i to pokrywa moje koszty backpackersko. Okej, okay, ale można inaczej. To jest ciągle szukanie, jak jeszcze lepiej dopasować tą firmę do siebie. Mhm. To powiedz mi teraz taką rzecz, bo teraz opowiadasz właśnie o takim dniu twoim, tak, wstajesz sobie rano, spędzasz czas z żoną, spędzasz czas na siłowni, tutaj masz jakieś wywiady, tutaj no jedno spotkanie na Skype'ie, okej, okay, i później jeszcze chyba jedno przy obiedzie, tak, to i teraz, okej, okay, gdzie ludzie powiedzą, no dobra, no ale przed chwileczką mówiłeś, że ciśniesz, sprzedajesz, jesteś wszędzie i sprzedajesz, a tutaj twój dzień to taki, wiesz, relaksowany, tak sobie Marcin, wiesz, lawiruje, tu sobie ze mną rozmawiasz, gdzie tutaj będziesz miał jakąś wartość, gdzie tutaj jest to ciśnięcie? Tak, i to jest dzisiaj dzień wtorek. Natomiast przeanalizujmy poprzedni tydzień. Wyjechaliśmy od nas w niedzielę, wróciliśmy do domu w sobotę, tydzień później. W tym czasie odwiedziłem Poznań i Trójmiasto, gdzie załatwiłem moje rzeczy prywatne, zdrowotne dokładnie, czyli lekarzy. To jest bardzo ważne dbanie również o siebie pod kątem zdrowotnym, o siebie, o swoich bliskich. Byliśmy na dwudniowym szkoleniu całą firmą, gdzie od 9 do 20 siedzieliśmy cały dzień w sali szkoleniowej, czyli kupiliśmy know-how, które teraz wdrażamy. Czyli przed Dominika z Norbertem, którzy byli w tym szkoleniu, teraz wdrażają tą wiedzę z tego szkolenia praktycznie u nas w biznesie. To się dzieje nawet w tej chwili. I moje ciśnięcie polegało na tym, że zidentyfikowałem potrzebę kupna tego know-how, znalazłem osobę, która ją ma, zbudowałem zespół, który jest w stanie to know-how, które kupimy, wdrożyć i muszę to monitorować, zostawiając im tę robotę. Czyli jeden element jest bardzo analityczny, to robi Norbert, jeden kreacyjny, Dominika, strategiczny, Kamila. Wczoraj był poniedziałek i biegałem po mailach, nie miałem spotkań. Natomiast w niedzielę od 10 do 17 spędziłem z klientem, który jest twórcą firmy, która jest top 50 firm polskich. Mają 380 milionów euro przychodu rocznie i wyciągałem z niego treść do książki, którą u nas kupił jako usługę wydawniczą. I to, że po tym bardzo intensywnym wyjeździe wróciłem w sobotę w nocy do siebie, od razu skoczyłem na spotkanie z klientem, bardzo wyczerpujący, ale super fajny proces, spowodowało, że dzisiejsze pół dnia pierwsze musiało być regeneracją, czyli odespaniem, wstałem o 9, a nie o 6, trening, czyli też dla mnie coś, a nie dla biznesu, no ale już od teraz cisnę. Nagrywamy wywiad, zrobiłem Instastory, więc jakieś 900 viewsów Instastory wie, że tworzy się wywiad z Marcinem Osmanem u Grega. Ty masz ten content, będziesz go dalej komunikował, promując, komunikując mnie, a też mając z tym wartość, bo na mojej merytoryce, na mojej osobie również poszerzasz sobie zasięgi i wszyscy są happy. No tak, dobrze, ale teraz porozmawiajmy o pieniądzach, bo zaczęliśmy, kiedy mówiłeś o tej firmie, 2004, później 200 tysięcy, rozwijamy się, czyli wtedy, kiedy ciśniemy, to ma być efekt w postaci, no, lepszej sprzedaży, przychodów. I teraz, kiedy opisujesz swój dzień, no to tak, byłem u lekarza, okej, okay, no dobra, byłeś, potrzebujesz. Jak byłeś na siłowni, no to są koszty de facto, wygenerowałeś koszty, spotykasz się z kimś na obiedzie, znowu płacisz za ten obiad, to są koszty. I ja wiem, że kiedy mówisz o tych rzeczach, to nie jest tak, że no byłem z człowiekiem, tutaj sprzedałem, on mi dał gotówkę do ręki i już cisnąłem, mam kasę wam, nie? Bo to jest długoterminowo, prawda? Ale kiedy ty o tym opowiadasz, to może być wrażenie takie, że no tak, ten Osman tam sobie już wszystko popołogarniał, ma jakiś tam człowieka za to odpowiedzialnego, on sobie tylko chodzi na spotkanka i tam ta kasa płynie nie wiadomo skąd. No powiedz, skąd ona płynie. To jest właśnie tak, że ja mam tendencję do upraszczania i moja żona właśnie fajnie, jak jesteśmy w dwójkę, ona fajnie potrafi wyciągnąć właśnie to, czego ci brakuje w tej wypowiedzi mojej. Powiedziałem, że jak byłem w tym Trójmieście,
to pracowaliśmy pół dnia w kafejce z widokiem na plażę, fakt, jedząc fajne jedzenie, ale pracowaliśmy cisnąc robotę. Nagrałem 20-minutowe wideo, w którym collection było kup jedną z naszych książek. I to wideo opublikowałem wczoraj w nocy, czyli poświęciłem czas tam 30 minut na montaż, upload, opisy, thumbnail. I to wideo w chwili obecnej, jak gadamy, ma 350 viewsów i sprzedało kilkanaście egzemplarzy książki za 65 zł. I to generuje przychód do firmy wydawniczej, jaką jest OSM Power. Tej jednej konkretnej książki, bo chciałem zobaczyć, jak wideo z YouTube'a będzie konwertowało bezpośrednio na sprzedaż, więc nie komunikowałem tego w innym miejscu. Dzisiaj wyślę mailing do całej mojej bazy 15 tysięcy odbiorców, link do tego wideo, więc 350 viewsów versus wysłanie tego do bazy, mam próbkę, jak to działa, więc to wygeneruje kolejną sprzedaż. W międzyczasie to są właśnie wszystko takie subtelności. Mając biznes w komórce, wyszedłem z klubu sportowego do samochodu. Przez 5 minut jechałem przez maile i przez wiadomości. Powiedziałem na kilka pytań ludzi a propos rekomendacji, co powinni kupić jako książkę. Dostałem propozycję kupienia części nakładu od innego wydawcy. Wiesz, to się dzieje równolegle. To nie jest tak, że jest sport, to równolegle. Nie biorę komórki są na trening, bo się nie da, ale wsiadając do samochodu, robię, patrzę, odpisuję. Dużo używam wiadomości audio, wiadomości wideo w Messengerze czy w Instagramie. Więc to się dzieje cały czas. A nie, że są przełączniki. Pracuję, nie pracuję, pracuję, nie pracuję. I to, co teraz też powiedziałeś, to mam wrażenie, że działasz bardzo wielowątkowo. Znaczy tutaj, tu wsiadasz do samochodu i robisz pięć rzeczy jednocześnie, tutaj wysiadasz, potem masz spotkanie, ale robisz jeszcze coś innego i tak dalej, i tak dalej. Więc czy to jest tak, że od początku działałaś w ten sposób wielowątkowo, czy po prostu teraz, kiedy już ta firma działa tak, że trzeba te wątki ogarniać, to już one de facto cię atakują i musisz sobie z tym poradzić? Wiesz co, rzeczą, która pokazała mi, że muszę inaczej sobie porządkować pracę, było to, że chciałem podróżować. Więc na początku nie ma nigdy czasu na to, żeby podróżować. On się znajduje albo jak tracisz firmę, Marcin Osman, dużo czasu, mało pieniędzy, więc zdobywasz umiejętność taniego latania za 3 zł do Oslo i śpisz w hostelu, Marcin Osman. Zdobywasz nową umiejętność, później łączysz przedsiębiorczość z umiejętnością taniego latania i organizujesz dla 15 polskich twoich znajomych wyjazd na szkolenie z Bransonem w Londynie, gdzie zarabiasz na prowizjach z biletów, prowizjach z hotelu, prowizjach z lotu. Jak zarobiłeś 3000 zł. Hello. Nawet nie wiesz kiedy, dlaczego, bo łączysz kompetencje dwie różne. Wielowątkowość tak, ale domykanie tego. Jak podjeżdżam pod skomplikowane rondo samochodem, to muszę radio ściszyć, bo mi przeszkadza, rozprasza mnie. Więc jak siadam do samochodu, odpisuję cyk i lecę dalej, chyba że chcę jeszcze kontynuować przemyślenia, jakie pojawiają się podczas treningu, i wtedy sobie tego radia nie włączam, ani komórki nie podnoszę. Dzisiaj szukałem miejsca 20 minut pod mieszkaniem, żeby zaparkować w centrum, i ani razu się na to nie wkurzyłem, bo myślałem, po prostu myślałem, w samochodzie myślałem. Czyli wykorzystujesz też te momenty, kiedy nie masz kontroli nad tym, ile czasu coś ci zajmie, żeby w tym czasie też po prostu nawet myśląc, wykorzystywać ten czas na planowanie, na podejmowanie decyzji. No zobacz, czekając na ciebie, jak odszedłeś na chwilkę, wrzuciłem Instastory z tego, tak, że będziemy teraz. Aha. I teraz nie wiem, czy będzie widać. To jest wynik tego Instastory. Aha. I mamy 88 do 54 viewsów na tym materiale. Mhm. A mogłem czekać w tym czasie na ciebie. Tak. Zamiast tego po prostu odpaliłem aktywność internetową. Okay. Jak sobie wejdziesz na Instagram Marcina Osmana, to pokazuję do ekraniku, jak mnie słuchasz, to wejdź sobie na Marcin Osman na Instagram. Jest to zdjęcie. To zdjęcie było zrobione na wyjeździe teraz w Trójmieście. To zdjęcie ma napisany tekst, który jest tekstem zanotowanym przez Dominikę, moją asystentkę, podczas wspólnej kolacji grupowej. Powiedziałem jakąś myśl, ona wyciągnęła komórkę, zapisała ją. I powstał post na Instagram, który tam po godzinie ma prawie 200 lajków i 10 komentarzy. Rozumiesz, nie? Mikroporcyjki, które powodują, że ty widzisz mnie wszędzie. A to właśnie stąd, że
My działamy cały czas skupiając się na biznesie, wykorzystując do tego każdą okazję. Nam to umożliwia, czy działanie w sposób skuteczny, efektywny, ale cały czas po swojemu. Jak ja słyszę przedsiębiorcę, to że trzeba wstawać o 5 rano, żeby konkurencję wyprzedzić, albo żeby, nie wiem, work, nie hustle, hustle, ale to być mądry hustle. No właśnie. Brzmi to tak, jakbyście, bo w sumie to razem to robicie w zespole, wykorzystywali każdą minutę, każdą sekundę, kiedy jesteście nawet razem, żeby, rozmawiacie o czymś i ktoś już wie, że ma coś zanotować, ktoś wie, że ma zrobić zdjęcie, to wszystko się naturalnie jakby dzieje. To jest w pewnym sensie taki organizm, który dba o siebie nawzajem, bo to jest firma. Ale czy jest tak, że zawsze, kiedy się spotykacie, macie razem obiad, macie razem jakieś wakacje, jakiś wypad, to tylko rozmawiacie na tematy biznesowe, które są wartością dla waszych odbiorców? Czy po prostu macie jakiś taki moment, kiedy po prostu odcinacie się od tego wszystkiego i macie luz? Marcin Osman to jest 100% biznesu. I nawet nie chodzi o to, że chcę każdemu sprzedać, tylko ja tym żyję, ja tym oddycham. To jest mój zawód, pasja, firma, moje zajęcie. Ja nawet chodząc na crossfit robię to po to, żeby mieć więcej energii do robienia moich rzeczy. Wiesz, po to to robię. Nie po to, żeby dobrze wyglądać. To jest jakby efekt uboczny. To się dzieje przy okazji. Nie chodzę w muszce, bo jestem fanem, nie wiem, takiego materiału. Michał Frąckowiak, dzięki za muszkę. Michał Frąckowiak, polecam usługi krawieckie, szycie na miarę. I to jest po to, żebym mógł jeszcze lepiej realizować moją misję, czyli bycie przedsiębiorcą, sprzedawcą, nawet nie wydawcą, bo co robi Marcin Osman? Wydaje książki i sprzedaje w internecie. Ważniejszą częścią jest sprzedaje w internecie niż wydaje. Bo ja mogę mieć biznes oparty na zupełnie czymś innym za rok, dwa, trzy, ale ta kompetencja sprzedaży jest cały czas kompetencją sprzedaży, narzędziem, które mogę użyć do różnych projektów. Mhm. Powiedziałeś właśnie o sobie teraz, to jakby odpowiedziałeś na pytanie może, które zadałem ci na samym początku, czyli jakby kim jesteś, tak? Kim ty właściwie jesteś, o co chodzi? I powiedziałeś, że jesteś zafascynowany, żyjesz biznesem. Jestem przedsiębiorcą, ale takim wiesz, takim przedsiębiorcą, który nie traktuje biznesu na zasadzie, dobra, ja mam biznes od 8 do 16, albo do 17. Później mam rodzinę, znajomych, piwo, grill i tak dalej i tam już nie ma miejsca na mój biznes. Bo ty śpisz, jesz i oddychasz tym biznesem, tak? Myślę, kiedy byłem na grillu ostatnio i na grillu ostatnio byłem w sobotę wieczorem, jak wróciliśmy z podróży z Trójmiasta do Lublina, gdzie spotkaliśmy się z bratem mojej żony i jego żoną. Gadaliśmy nie o biznesie przez 2 godziny, ale też o rozwoju, o projektach, było więcej luzu, ale dalej ten wątek się przewijał. Ja nie chodzę na spotkania niebiznesowe, nie chodzę... Wyeliminowałem większość spotkań biznesowych, wyeliminowałem spotykanie się z ludźmi. To, że dzisiaj mam to spotkanie, wynika tylko wyłącznie z tego, że zaprosiła nas fajna osoba, która była na zjeździe czytelników naszej firmy bodajże w lutym. I po prostu po ludzku zaprosił nas na obiad, bo jesteście fajni. No to jesteśmy fajni, idziemy na fajny obiad. Okej. Okay. A to nie jest tak też, że ograniczasz swoje znajomości do ludzi tylko i wyłącznie takich, którzy są w biznesie albo rozumieją ciebie i potrafią z tobą o tym porozmawiać, a cała reszta no to generalnie już jest nieinteresująca, no bo oni tam będą mówić, nie wiem, o dzieciach, o tym, jak trawa rośnie i tak dalej. Może inaczej powiem. Jestem przedsiębiorcą, więc jak albo gadam z przedsiębiorcami, albo z moimi klientami. Więc to nie jest tak, że nie idę na spotkanie, gdzie ma bizneswoman, biznesman, bo to są klienci. Patrzę. Jak jestem na spotkaniu rodzinnym, patrzę, co na komórce mają dzieciaki, nie? Co? I na przykład jak mówię, że znam tego youtubera, czy tego youtubera, to jest o, szacun. A ich rodzice, którzy są w moim wieku, w ogóle nie mają pojęcia, o czym mówimy. Więc to dziecko daje mi update aktualności. To, że mamy milenialsa u siebie w zespole, powoduje, że widzę, jak wiele rzeczy oni na komórce robią. Albo, że używają messengera facebookowego, a już nie Facebooka. Na przykład. No. Jesteś tak po prostu on the top of things, nie? Po prostu, że są ludzie, którzy nawet ostatnio spotkają człowieka, który jest pod siedemdziesiątką.
I on jest biznesmenem, który jest bardzo, bardzo dużo sukcesu odniósł i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii. Jest Brytyjczykiem, nawiasem mówiąc. I powiedział coś takiego, że pytam się go, czego teraz szukasz? Jesteś na emeryturze, masz wszystko ogarnięte, co teraz chcesz robić? Bo spotkaliśmy się typowo biznesowo. I on mówi, że interesują go takie projekty, gdzie on ciągle będzie mógł myśleć i uczyć się. Facet 70. On chce się uczyć. I ja mówię, a ty czego chcesz się uczyć? Nowych technologii, ja chcę wiedzieć, co jest w tym momencie modne, w tym, co się teraz dzieje. Więc być może to wymaga właśnie takiego podejścia jak ty, że nigdy nie jestem za stary, cały czas nadążam nad nowościami, nad technologią i patrzę na tych młodych, którzy są pokolenie młodsi ode mnie, po to, że może za 20 lat, za 10-20 lat mój biznes pójdzie w tym kierunku, żeby tym ludziom właśnie coś dostarczać, jakąś wartość. Czy taki jest kierunek twojego myślenia? No bo co robią ludzie z roczników 80 czy tam 70? Mhm. Mówią tak, ta młodzież cały czas w tych komórkach siedzi, oni tam nic nie robią, a poszedłby w piłkę pograć. Po czym sami idą oglądać telewizję, mają brzuchy. I to jest niezrozumienie, że my żyjemy w świecie, gdzie internety wiedzą o nas wszystko. To nie jest, że pewnego dnia one wiedzą wszystko o nas. My na szkole uczyliśmy teraz traktowania klientów online. Możecie zlokalizować do 3 metrów za pomocą darmowych narzędzi i docierając do reklamą za $2. I tyle. To już się dzieje. Chcesz bronienie się przed tym, żeby nie być na bieżąco, no bo musiałbyś być, to jest wymagające. To, że ja wiem, czym jest aplikacja jedna czy druga, albo że potrafię rozmawiać z 13-latkiem o YouTubach, bo widzę, że tam są pieniądze, widzę, że to jest ten ruch. Mój YouTube ma 5 tysięcy subskrybentów. Największe wideo ma chyba z 15 tysięcy viewsów. Ja sobie myślę, jestem planktonem. Ale nie! Są ludzie, którzy mają 2 suby i mają 5 viewsów i pytają, jak mieć więcej viewsów. I to jest kwestia inwestowania w społeczność, uczenia się tego. Zawsze będzie wideo, zawsze będzie audio, więc jak ja mogę tego używać? I cytując teraz zegary Wajnaczukiem, ja nie próbuję przewidzieć, co będzie jutro technologią, tylko ja się do niej dopasować. Książki. Nikt książek nie czyta. No nieprawda. Statystyki mojej sprzedaży pokazują, że ludzie kupują w Polsce książki papierowe. Jest to 95% klientów. Gdybym słuchał ekspertów, tym same e-booki robił i zarabiał 5% z tego, co zrobimy teraz. Bo rynek mówi coś innego. Mhm. Właśnie, dotknąłeś teraz tematu, który też, no, książki. Właśnie o tym chciałem też z tobą dzisiaj porozmawiać, ale zanim jeszcze wejdę na ten temat, to proszę jedną rzecz. Wielu przedsiębiorców teraz w Polsce, Wielkiej Brytanii, w ogóle Polaków interesuje się bardzo, bardzo żywo tematem budowania swojej własnej marki osobistej. I właśnie wspominasz tutaj o budowaniu zainteresowania moim biznesem sobą, czyli na przykład suby, lajki, viewsy, wspominasz o tym właśnie, o takich rzeczach nawet po angielsku, czyli rzeczy, które już wszyscy wiemy, nawet młodzi wiedzą, starzy wiedzą, o co chodzi, czyli ile mam oglądnięć na YouTubie, ile mam oglądnięć na Facebooku, ile mam lajków i tak dalej, i tak dalej, polubień. I czy koncentrowanie się na tym, ile, jakie są te liczby, ma zawsze sens? Wspomniałeś przed chwileczką, że ktoś ma tam 2 suby, no i coś tam próbuje z tym zrobić, bo chce więcej. Czy naprawdę musimy budować to w ten sposób, żeby zrobić kontent, żeby tylko mieć jak najwięcej tych lajków, subów i później te pieniądze wpłyną jako po prostu efekt tego same. No, po prostu, czy to wystarczy? Budowanie marki. Ja uważam, że markę budujesz swoim działaniem. Jeżeli mówisz o, że szukasz szkolenia, jak kreować markę osobistą, no to chyba wpadasz w oszukiwanie troszeczkę. Kreowanie marki. Nie. Marcin Osman jest brandem. Tak. Byłem też tym brandem 5 lat temu, tylko mniej osób nie znało. Więc byłem brandem dla 15 osób, ale nie na 5 tysięcy. Lajki w internecie nie mają żadnego znaczenia. One tylko są sygnałem, że ktoś zobaczył twój post. I to wszystko. Licytacje na lajki to jest dobre dla ego ludzi, którzy nie mają w ogóle pojęcia, jak oni funkcjonują, czy jak ego się domaga potwierdzenia ich fajności lajkami, komentarzami, subami. Nie mają najmniejszego znaczenia. Jest to może social proof. Ja nie buduję swojego brandu. No, mówię, no ale ktoś powie, dobra, wydajesz książki, chodzisz w muszce i robisz dużo w internecie. Dobra, ale mnie interesuje to, czy wideo, które wczoraj wrzuciłem, które ma 350 viewsów, sprzedało mi 10 książek albo jedną książkę, bo jak nie, to mam gdzieś, że ono ma 356 viewsów.
to nie ma żadnego znaczenia. No ale tak, klient long term oswaja się z tobą, musi 5 razy ciebie zobaczyć, od ciebie coś kupić. Ja potrzebuję dzisiaj sprzedać. I jutro, i pojutrze, i pojutrze. Nie za pół roku. Więc ja się specjalizuję w działaniu tu, teraz, szybkim, natychmiast. I moim KPI-em jest wygenerowana dobowa sprzedaż. Jeśli nie mam sprzedaży dobowej, znaczy, że przygotowuję się do czegoś większego, co będzie za 2-3 dni. Ale nie, że przez miesiąc nie mamy sprzedaży, bo przygotowujemy się do czegoś. Nie. Ona musi dziać tu i teraz, natychmiast. No właśnie. Czyli teraz powiedziałeś taką istotną rzecz, że tak jak mówisz, lajki i tak dalej, te wszystkie rzeczy, suby i te liczby nie są aż tak ważne, jak to z tego wynika właściwie. Czyli sprzedaż, bo do tego wszyscy jednak dążymy, prawda? No chyba, że ktoś faktycznie ma pieniędzy w brud i tylko i wyłącznie chce podbudować swoje ego, nie wiem, lajkami czy szerami. I powiedz, co byś powiedział takiemu człowiekowi, który patrzy na ciebie i myśli sobie, no tak, no on już tam ma te tysiące, no to mu się tak łatwo mówi, ale przecież ty kiedyś byłeś w tym momencie, że miałeś jednego lajka, albo zero, po prostu nikt o tym nie wiedział. Zawsze odpowiadam, że łączy nas jedna rzecz. Wszyscy mieliśmy kiedyś zero lajków, zero viewsów, zero komentarzy. Wszyscy. Druga rzecz, ja nie oglądam czyichś materiałów, nie czytam czyichś tekstów, chyba że 58 osób mi go podesłało, że musi to zobaczyć. I nie chodzi mi o zdjęcie kota, który jest na rowerze, tylko artykułu, który mnie zainteresuje, bo oni mnie znają. Ilość ludzi z branży, która obserwuje mnie, cytuje mnie, wie, gdzie byłem na wakacjach, a ja w ogóle nie mam pojęcia, kim oni są, jest tak ogromna, że jak idę jako prelegent na konferencję, to też robię bardzo mało, bo podchodzę z dużą selekcją do zaproszeń, jakie otrzymuję i patrzę, to jest ważenie czasu, czy ja wolę jechać 5 godzin na konferencję, która trwa godzinę, czy spędzić cały dzień z żoną w ogrodzie. No, wolę z żoną w ogrodzie, zawsze. Albo blokuję te aktywności, że jadąc na konferencję. Teraz piątek, mój najbliższy będzie w ten sposób, że wstaję skoro świt, jadę do Warszawy na targi książki, mam tam umówioną serię spotkań z lokalnymi wydawcami, agentami ze Stanów. O 17 mam wykład dla studentów, bo jestem w Warszawie, bo im pasowały akurat te godziny, te 2 godziny wieczorne. I później mam bankiet dla wydawców polskich z agentami amerykańskimi i tak dalej. Więc wiesz, to jest dzień, który jest idealny na daily, czy daily Osman. Zapierdziela, spotkania, ludzie, tam ściski, gratulacje, wiesz, VIP roomy, wejście bez wejściówki w ogóle, bo jesteś zaproszony na jakieś super spotkanie. To jest cool, ale tak to siedzę przy biurku i... No tak, ale wspomniałeś, że to jest idealny dzień na daily Osman, czyli chodzi tutaj o taki twój vlog, tak? Wideoblog, tak? To dlaczego... pokazuje, jak bardzo fajne życie ma przedsiębiorca. A, no właśnie. No dlaczego właśnie nie ma tych daily vlogów z tego takiego, wiesz, siedzenia przy komputerze i tego ciężkiej pracy, tylko właśnie są te daily vlogi z takich, wiesz, glamorous moments, kiedy ja tam chodzę po sali z kimś tam i tak dalej. O co to ja chodzi? Ja zrobiłem 5 daily zagarniowania czukiem i podążając jego rekomendacją, ale... To jest tak, że nie może być wszystkiego. Jeśli skupiasz się na robocie, to masz mniej czasu na marketing i self-promo. Jeżeli pokazuję, jak moje daily wygląda, to ja więcej merytoryki dam w 20-minutowym wideo, gdzie gadam do kamery. Wiadomo, ludzie wolą wideo na tle palmy, limuzyny, szampany i tak dalej, ale to nie jestem ja. To jest kwestia znalezienia odpowiedniego formatu dla siebie. Powiedziałem mu w zespole, że szkoda, że nie robiliśmy daily w niedzielę. Czyli spędziłem pół dnia z panem, który ma samochód za 2,5 miliona i zegarek za 100 tysięcy złotych. I firmę, która ma 380 milionów euro przychodu rocznie. I już nie musi pracować, bo jest udziałowcem żyjącym z dywidendy tej firmy. Później powiedziałem, w ogóle to jest mega historia. Chcesz historię? No rzucaj, jak jest mega historia, to dawaj. Bo zrobiłem Insta Story z tego wydarzenia, że z tym prezesem Robertem pracujemy. Powiedziałem, że jestem w Lublinie. Dziewczyna, która była kelnerką w takiej super turbo restauracji prestiżowej pod Lublinem, napisała mi, jak jesteś w Lublinie, koniecznie pójdź do restauracji Munchies. Mówię, okej, chcę iść zjeść, pójdę. To się okazuje, że ta restauracja to jest food truck założony przez byłych kucharzy, dwóch kucharzy restauracji Amaro, czyli jednej z dwóch restauracji gwiazdkowych Michelin, więc to jest ogromna możliwość pracowania w takich miejscach. Otwali swój biznes, w kolejce stoi gość, który rozpoznaje mnie i okazuje się, że on jest kelnerem
który obsługiwał nas w restauracji Amaro 3 lata temu, gdzie oświadczałem się mojej żonie. Wracam do domu i znajomy przedsiębiorca w Lublinie robił konferencję swoją biznesową i dużo ludzi po tej konferencji wyszło na miasto. Zapomniałem o tym. I w 3 ogródkach działkowych ludzie wołają mnie i zatrzymują. Odcinek 500 metrów szedłem 1,5 godziny do domu. Ludzie też rozpoznają mnie z materiałów wideo, bo akurat byli na konferencji, a na konferencji byli przez to, że oglądali mój materiał wideo wcześniej. Wiesz, takie połączona sieć. Robisz jeden krok, drugi, trzeci, czwarty, piąty i z tego się dzieją fajne rzeczy. Zabronowałem tym restauratorom, food truckowcom, że zrobię z nimi wywiad o tym biznesie, jak to w ogóle wygląda i kurczę, oni pracowali w restauracji Amaro, najlepszej restauracji w Polsce. Szkolili się na terenie całego świata w restauracjach 2-3 gwiazdkowych i wymyślili sobie biznes, że chcą robić food trucka, zupełnie coś zupełnie innego. I u nich danie nazwie KFC to jest Korean Fried Chicken. I czyli się zdaniem takim, że zacząłem teraz się ślinić dosłownie. No. Też to zacząłem czuć. Pomału. Akurat pora lunchowa się kończy, a ja jeszcze lunchu nie zjadłem, nie wiem jak ty. Więc po rozmowie sobie zjemy razem coś. Czy to może jest dla ciebie wartościowe, to co wymieniamy się tymi myślami? Czy czujesz, kurczę, wow, tak, nauczyłem się, zobaczyłem, doświadczyłem, tak? Masz to? O czym konkretnie mówisz? O tym, co teraz rozmawiamy od samego początku? W tej godzinie. Zaczynam iść w innym kierunku, po to, żeby wyciągnąć jakieś mięsko jeszcze stąd. Bo... Bardzo proszę. Okej. Poznaliśmy trochę twoją historię. Trochę. Powiedziałeś o ślimakach, powiedziałeś o czasów studiów, o wyjeździe do Anglii, jak to było i tak dalej. Myślę, że jest ciekawie, ale jesteś, mi się wydaje, specyficzną osobą, która tak... Dziwak do maksa. No, może zacznijmy o dziwactwie właśnie rozmawiać, to będzie ciekawiej. Jesteś specyficzną osobą... Było ciekawie, ale myślę, że może być jeszcze bardziej za chwilę. Zaraz zobaczymy. W sumie temat, jak ci zaproponowałem na dzisiaj, to był temat dotyczący książek. A konkretnie chodzi o to, że coraz więcej przedsiębiorców zaczyna właśnie od napisania książki. To znaczy, żeby się wypromować, mają jakiś pomysł na biznes czy coś, ale myślę sobie, żeby wypromować to, co chcą zrobić, to zaczynają od pisania książki. I faktycznie tak się dzieje, że jak już mają tą książkę, no to mają co pokazać na stronie internetowej, mają o czym mówić na swoich wystąpieniach, tu czy tam, jak zostaną zaproszeni, i promują generalnie cały czas swoją książkę i treści, które w niej są. Czyli wynajdują sobie jakiś temat albo żyją tym tematem i tworzą swoją własną jakąś marketingową treść w postaci książki, która właśnie pozwala im jakoś tam zaistnieć tu czy tam. Tylko czy to jest faktycznie skuteczne? Czy to jest potrzebne? Dlaczego akurat książka teraz wydaje się być takim musem, must be, że muszę zacząć od książki i później już wszystko się fajnie potoczy? Czy tak faktycznie jest? Czy to jest tylko taka złuda i wielu ułuda i wiele osób ulega temu stereotypowi, że od książki trzeba zacząć? To od początku. Mówisz, tak, że coraz więcej ludzi przedsiębiorczych tworzy książki po to, żeby tam promować siebie, rozwijać biznes. Sprostuję to. Coraz więcej ludzi, wśród których ty się obracasz, wydaje książki. Gdybyśmy chcieli zaprojektować, przełożyć jakby tą grupę na społeczeństwo przedsiębiorców, to nie jest to prawda. Bo fakty pokazują coś innego, liczby pokazują coś innego. Czyli ty wokół siebie masz więcej ludzi, a każdy wydaje teraz książkę. No nie każdy, ale ludzi, których masz wokół siebie. Czy książka buduje wizerunek? Tak i nie. Jeżeli potrafisz się w odpowiedni sposób zakomunikować, to tak. Mamy klienta, prezes Robert. On tej książki nie musi w ogóle sprzedawać. On chce, żeby dla swoich 1000 pracowników mógł zrobić spotkanie, gdzie będzie przez cały dzień podpisywał każdemu książkę, no stali w kolejce. Bo on chce każdemu dać książkę w prezencie, uścisnąć rękę i podziękować i pisać imienną dedykację dla Marcina w podziękowaniu tam za 8 lat pracy w naszej firmie. To jest jego cel. Są ludzie, którzy chcą, żeby książka sprzedała ich szkolenia albo żeby książka była początkiem lejka sprzedażowego. Okej, dobra. Ale to nie jest tak, że książka to jest takie magiczne coś, że oh my god. Czy ludzie patrzą na mnie inaczej jako na autora? Tak. Gdybym jeszcze mocniej podkręcał, że Marcin Osman autor 4-5 książek? Nawet, wiesz, ja teraz zastanawiam się, czy wydałem 4 czy 5 książek moich własnych, Marcina Osmana, napisanych. Wydawnictwo wydaje się ponad 30. I gdybym jeszcze bardziej chciał to podkręcać, inaczej, ja uważam, żebym zarabiał więcej jako Marcin Osman, gdybym miał jedną książkę.
i bym cisnął temat tej książki przez cały rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I byłoby, że Marcin Osman, ekspert od, nie wiem, marketingu wędkarskiego. Ale to nie jest zgodne ze mną. Ja potrzebuję nowych projektów, nowych doświadczeń i nowych przedsięwzięć, więc kurczę, nawet zobacz, no teraz pod jaką książkę Gościnność, wydaną przez ludzi, których nie znam. Zobaczyłem jej reklamę, Gościnność. To jest książka o sztuce dobrej obsługi w gastronomii. Czemu Osman ją czyta? Przeczytał. Bo pracowałem w restauracji, dokładnie rozumiem, czym jest bycie kelnerem w prestiżowej restauracji. Jestem klientem restauracji w Polsce i na świecie. Widzę, jaki jest problem z gościnnością. Restauracje nie są gościnne, więc zarabiają mniej niż mogłyby zarabiać. Napisałem do nich, przeczytałem książkę, nagrałem dla nich wideo i czemu ja to robię? To nie ma nic wspólnego z moim biznesem. Ale chcę, żeby tą książkę więcej osób poznało. Czemu to robię? Powinienem swoje tematy tylko cisnąć. Albo czemu mam na biurku tutaj książkę How to Make Money Felisa Denisa? Bo przedsiębiorca tego szanuje i ją polecił, więc zamówiłem, czytam, przerabiam. Jest super, fajna. Wiesz, książka sama tego nie zrobi. Nie można zarówno dewaluować, jak i przeceniać roli czy wagi książki, którą robisz. Ja w ogóle unikam ludzi, którzy wydali książki i komunikują ją, jakby stworzyli właśnie Biblię, nie? Którą każdy musi przeczytać, bo jak nie, to umrzesz, nie? Albo gdzie pakują siebie na okładkę i wyglądają źle na tej okładce i tak, wiesz, ego się wylewa. I ta okładka nie ma nic wspólnego tak naprawdę, ale ktoś powiedział mi, że mają być na okładce tej książki. Moja czwarta książka dopiero ma mordkę Osmana, bo tu pasuje to. I często też książka próbuje kompleksy autora, wiesz, podać, że książka pociągnie go wyżej. Dla mnie jest to narzędziem sprzedaży, jednym z wielu. To, że mam książkę, która kosztuje 123 zł, czyli więcej trzykrotnie niż normalne książki, powoduje, że mam produkt o marży 90% dla wybranej grupy, bo to nie jest dla każdego, ale ktoś ją kupi, wydał tyle kasy, to on tym bardziej wdroży to, co w książce jest opisane i doda mu jeszcze większy zwrot, jeszcze bardziej będzie mi wdzięczny i będzie otwarty na kolejne transakcje. I teraz dla osób, które myślą tak, no jednak ja chcę napisać książkę, bo tak jak powiedziałeś, jest to pomocne w sprzedaży, niekoniecznie ja to muszę być na okładce, bo to mnie tak bardzo nie kręci, ale chodzi o to, żeby dać komuś wartość i żeby ludzie to kupowali. Okej, okay, od czego zacząć, żeby w ogóle napisać książkę, która będzie wartością i która, uwaga, pomoże mi w sprzedaży? Książka to będzie wartością, pomoże mi w sprzedaży, to znaczy... A, moich usług, okej, okay, dobra. Tak. Czyli jestem ogrodnikiem, piszę książkę o ogrodach i to sprzeda więcej moich usług jako ogrodnik, tak? Może być taki przykład. Dobra, to jest hipoteza. Czy stawiam sobie hipotezę, że Marcin Osman, mistrz ogrodnictwa, mam tam 500 certyfikatów, wyhodowałem 100 tysięcy sosen, wiem dokładnie, jak się nazywa każdy robaczek drzewny w Polsce, wydaję książkę pod tytułem Zieleń Polska. To jest moja hipoteza. I musisz sprawdzić, czy ludzie tego chcą i czy ty potrafisz im to sprzedać. Bo taki Marcin sobie myśli, są w Empikach książki o zielarstwie. Są. Więc ludzie je kupują. Tak. Ale drugi punkt jest niespełniony, czyli nie wiesz, czy ty potrafisz ją sprzedać. Jeżeli nie potrafisz jej sprzedać, wracasz do punktu zero, czyli nowej hipotezy. I robisz książkę na przykład o tym, jak zaprojektować samemu ogród. Albo najczęstsze błędy w branży, jaką się zajmujesz. I znowu wracasz do pytania, czy ja to potrafię sprzedać. Hipoteza tak, musisz ją sprawdzić, zderzyć z rynkiem i sprzedać 10, 15, 50 egzemplarzy tej książki swoim znajomym albo w grupach tematycznych. Bo jak tego nie masz, no to będziesz się bujał z paletą książek. I tyle. Ja już sprzedaż, sprzedaż. Tak, i ja też słyszałem, zresztą znam ten koncept, ale chcę, żebyś też powiedział to słuchaczom, bo już nieraz powtarzałeś chyba i mi się wydaje, że... Jeśli ktoś tego nie słyszał, to może być wartościowe, że sprzedanie książki to nie znaczy sprzedanie książki, która już jest gotowa, już jest wydrukowana w 10 tysiącach egzemplarzy, tylko to jest troszeczkę inaczej, prawda? Czyli może powiedz w ogóle, jak zbadać ten rynek, w jaki sposób zbadać i sprzedać coś, czego de facto jeszcze nie ma. O tym najszerzej pisałem w książce Biznes się ucieka, czyli mojej pierwszej książce, to właśnie o walidowaniu pomysłów biznesowych. Czyli to nie jest tak, że twój pomysł jest zły, tylko jeśli traktujesz go jako genialny pomysł, bo musi być, wiesz, zmotywowany, zainspirowany, I can do it, nieważne co ludzie powiedzą, bo tam muszę się chronić przed opiniami innych, bo jak będę słuchał, to mi nie wyjdzie. Nie. Rób swoje,
Znaczy wymyśl swoje, ale sprawdź z rynkiem, czy to w ogóle działa. Więc zapytaj swoich znajomych, czy kupią książkę o tematyce biznesowej za 39 zł opisującej twoje doświadczenia, z której się będą mogli dowiedzieć tego, tego i tego. No i patrz, albo płacą, albo nie płacą. Jak nie płacą, pytasz dlaczego. No bo na przykład bardziej interesuje mnie to, żebyś napisał o marketingu, nie o sprzedaży. Dobra, więc poprawiasz hipotezę. Czy jeśli napiszę książkę o marketingu, która opisuje moje doświadczenia biznesowe i pomoże ci wnieść swój marketing na wyższy poziom, czy ją kupisz? Kupię. Dobra. Czy możesz w takim razie ci mi za tą książkę zapłacić? No masz tak, nie wiem. Jak nie, pytasz dlaczego. Jak tak, bierzesz pieniądze, jak nie wiem, to doprecyzowujesz, czego tej osobie brakuje. I to możesz zrobić dowolnym produktem. Wtedy słyszę, nie, z moim produktem się nie da, moja branża jest specyficzna. Kupisz jakieś mieszkanie na kredyt jako dziurę w ziemi? Co drugi Polak kupuje mieszkanie na kredyt jako dziurę w ziemi? Kupujemy bilety lotnicze w samolotach, które są jeszcze niewybudowane. Kupujemy prenumeraty gazet, które są niewydrukowane jeszcze w ogóle. Czyli obietnice dostarczenia czegoś. I to powoduje, że po pierwsze masz pieniądze, masz motywację, masz ogień rozpalony tam na dole i robisz to. Ktoś pisze mi, mam problem tego migającego kursora, że mam kartkę Worda otwartą, miga kursor, nie wiem co napisać. Boś nic nie sprzedał. Jakbyś sprzedał, wiedziałbyś, co masz im dowieść, bo dokładnie mógłbyś sobie personę określić. Jak tutaj tą treść, produkt tworzysz, robisz, piszesz, kupujesz, importujesz, whatever. Marcin, no to z kim rozmawiasz w takim razie? Z jakimi ludźmi rozmawiasz? Z każdym. Moje dwie pierwsze książki sprzedałem asystentką stomatologa. Siedziałem na fotelu, tam mi grzebie w buzi. Moja książka, pierwszy egzemplarz leżał na półce obok, położyłem ją przy fotelu. Przyszła asystentka, co to jest? Książka pana Marcina. Mówi lekarz, to ja chcę kupić. Kolejnym razem przyniosłem pani asystentce książkę za 39 zł. I nie bałem się poprosić o pieniądze. Ona chciała ją kupić, a większość ludzi daje w prezencie. Mhm. Dać w prezencie jest łatwo, fajnie. A poprosić o 39 zł, to jest tak mało. Więc nie wypada jakoś prosić o 39 zł. Ale jak się w tym wyszkolisz, potestujesz ten dyskomfort sprzedaży, to nagle okazuje się, że potrafisz i za 2000, i za 20, i za 200 tysięcy sprzedać coś. Właśnie, czyli największą przeszkodą, tak z tego wynika też, w ogóle w zaczęciu pisania książki, w zapromowaniu, w ogóle w czymkolwiek, też w innych produktach, jest po prostu strach, cholerny strach przed sprzedażą. Dzisiaj rozmawiałem z kimś rano, usłyszałem, taki po prostu człowiek, Brytyjczyk, który tutaj jest znanym speakerem, motivational speaker, i on robi masę różnych rzeczy i duże pieniądze za to zarabia, ale jedną rzecz mi powiedział. On nie lubi i nikt nie lubi sprzedawać. W ogóle rodzimy się z takim jakimś, nie wiem, chyba rodzimy się, czy skąd to wynika, że nienawidzimy sprzedawać, nienawidzimy wyjść i poprosić kogoś o pieniądze. I dlaczego my musimy się oduczać tego i uczyć się właśnie czegoś innego, tego, że trzeba prosić o pieniądze, trzeba po prostu nie tyle prosić, ale po prostu wyciągać rękę po nie. Podam ci przykład. Tworzymy mnóstwo darmowej treści w internecie, wideo, bardzo dużo. I jak byliśmy na wyjeździe ostatnim, zalaliśmy komputer Maca, który miał miesiąc i kosztował 12 tysięcy, na którym montowaliśmy darmowe wideo dla naszego YouTube'a, Facebooka i podcastów. I no to trzeba kupić nowy komp. Trzeba. I trzeba zebrać na to pieniądze. Mogę wyjąć z mojej kieszeni, a mogę potestować moją społeczność, zapytać, czy mamy relację taką, która pozwala być w partnerstwie. I napisałem maila w stylu: zalało kompa, na nim robiliśmy wideo. Jeśli do tej pory korzystałeś z mojej darmowej treści wideo i na tym skorzystałeś, to pomóż nam zebrać kasę na nowego kompa. Ode mnie masz rabat na książki, jeśli kupisz minimum 3 i zobacz, co z tego wyjdzie. I zebraliśmy w ten sposób biznesowy pieniądze na nowy komputer. W wieczór i do południa. Tyle to zajęło. Były oczywiście odpowiedzi żenujące, ale słabe. Byli ludzie, którzy się wypisali z listy. Who cares? Nas interesują ci, którzy nas wsparli i wręcz było okej, zrobione natychmiast, pewno, jasne, dzięki. I to jest sprawdzenie, czy to, co robisz, jest wartościowe. Ja mam taki też w tyłu głowy taką myśl, że jeżeli mi zachoruje dziecko, żona, ktoś, nie wiem, pies śmiertelnie, to ja będę chciał zrobić wszystko, żeby to się nie wydarzyło. I czego potrzeba wtedy? W 10 na 10 przypadków chodzi o pieniądze. Zawsze. Dostęp z zasobów, do leków, do logistyki, do podróży, do Stanów. Zawsze chodzi o pieniądze. Więc czy ja buduję wartość i społeczność, która jak ja będę potrzebował, to mi to da? Głupi przykład komputera.
to zadziałało na zasadach biznesowych, jeśli byłby powód bardzo poważny, czyli tragedia, choroba, pomoc potrzebna natychmiast, to ja wiem, że oni pomogą mi 100, 150 i 400 tysięcy zebrać w jeden dzień. Ta moja grupa. Więc pytanie, czy ja jestem bardziej ostrożny czy ryzykowny w biznesie? Uważam, że bardziej ostrożny, bo nie chcę być w sytuacji, gdy coś się wydarzy, nie mam narzędzi, jak sobie z tym poradzić. Czy to jest umiejętność sprzedaży, umiejętność tworzenia treści, społeczność, baza klientów, która każdego dnia się powiększa. To buduje moje bezpieczeństwo. Okej, okay, ale czy to przekonuje, zadałem ci pytanie, wiesz, skąd się to bierze, dlaczego my się tak boimy tej sprzedaży i ludzie boją się pytać o pieniądze i dają w prezencie, tak? Ja ci powiedziałem o mojej motywacji. Okej. Mojej wewnętrznej motywacji Marcin Osmana, ja autentycznie przygotowuję się takie sytuacje. Chcę, żeby się nigdy nie wydarzyły, ale jak się przydarzą, to sobie z nimi poradzę. A ludzie mówią, jakoś to będzie. Po co? Dam mu tą książkę, ale jesteś w presji o cztery dychy. Mhm. Nie masz zaangażowania odbiorcy. On jak nie zapłaci nam tych czterech dych, to on jej nie przeczyta. Jak ludzie muszą wyjąć z swojego portfela 40 zł, 29, 123 za tą książkę, to oni naprawdę myślą, czy kupić to, czy coś innego. Ludzie nie mają pieniędzy. Nieprawda, ludzie mają pieniądze na to chcą mieć pieniądze. To jest przykład mojego kolegi, który sobie kupił iPhone'a za 5 tysięcy, bo mówi, że no mi komórka zamula poprzednia. To czemu sobie nie kupiłeś za 2 tysiące? Nie, bo tu iPhone... Dobra, czemu dziesiątkę, czemu nie siódemkę, tańszą po te tysiące? I wie, że kupił, bo marketing Apple'a go tego przekonał. Nie ma żadnych potrzeb racjonalnych, żeby używać tego narzędzia do robienia wideo, internetów i tak dalej. Czyli ja, żyjąc z internetu, mam komórkę gorszą niż on, bo moje... Nie mam żadnej potrzeby technologicznej upgrade'u, nie mam żadnej potrzeby ego, żeby to był fajna komórka leżąca na stole. Wiesz, tego typu rzeczy. Ludzie się boją poprosić o zapłatę, jednocześnie sami wydają duże pieniądze na rzeczy, które budzą w nich duże emocje. Chcę teraz zmienić samochód i mam problem, bo nie spotkałem dobrego sprzedawcy. Ja muszę sobie sam ten samochód sprzedawać. Czyli sam robię research, który ktoś powinien za mnie zrobić. Sam się uczę, jak działa leasing i w którym momencie się nie dać naciąć w leasingu. Bo są subtelne podpisiki, małe punkty, składowe procenty, opłaty dodatkowe. I czemu ktoś mi tego nie sprzeda? Od razu kupię. Nawet mógłbym markę zmienić, tylko potrzebuję kogoś, kto by mi chciał to sprzedać. Zapostawałem na Instastories, hej, chcę kupić auto, sprzedajesz, pomóż mi kupić od ciebie. Dostałem dwa polinkowania do kogoś. Jeden szef salonu z Warszawy napisał mi, hej, spoko, mam dla ciebie samochód, wysłałem ci właśnie link do oferty. Otwieram ofertę, tam jest PDF 18 stron. I tyle, wiesz, on myśli, że w ten sposób przynajmniej samochód za kilkaset tysięcy. To się nie dzieje i nie ma tego zaangażowania. Jak mi klient pisze, że Marcin, którą książkę kupić, i on pisze mi, wiesz, na Instastories o 3 w nocy, ja mu odpiszę rano o 7. Tą i własnymi rękoma nie deleguję to komuś, żeby za mnie zrobił, bo nie ma jak wydelegować odpisania na Instastories, gdzie na przykład nagrywam audio dla niego. Mhm. I znowu, takie skalowanie nieskalowalnych rzeczy. Małe transakcje, testowanie tego, negocjacje są takie same na małych kwotach jak dużych. Identyczne. Produkt, człowiek, cena, obiekcje, wątpliwości, określenie typu klienta, profilu. Czy to jest klient? Tak, nie wiem. Odpowiednia strategia, sprzedajesz, bądź sprzedajesz. Idziesz do kolejnego. Brzmi, wiesz, jak to jest bardzo szeroki temat, ale w sumie upraszczając go, to wspomniałeś o dwóch takich, wiesz, lubię historię, myślę, że ludzie generalnie lubią historię słuchać, bo wspomniałeś o dwóch historiach. Pierwsza to jest właśnie z tym, że chcesz kupić samochód, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale nieważne, to po prostu interesujesz się tym leasingiem i tak dalej. I teraz poszukujesz kogoś, kto faktycznie będzie chciał ci to sprzedać, czyli podjąć decyzję, które, jakie i dlaczego. Zamiast wysłać ci 18 stron, które ty po prostu, Boże, nie będzie się chciało nawet na to popatrzeć, bo to jest książka. I nie rozumiem połowy terminów. Tak. I on nie wie, że jestem klientem konkretnym, piszącym w punktach, który ma jasno określone cechy minimalne, czyli silnik 2.0, tempomat, duże wnętrze, to wszystko. Ja nawet nie kupiłbym najmocniejszy silnik z najuboższym wyposażeniem, a nie ma takich modeli w ogóle. Wiesz, i tyle. Niech on mi pokaże ten i ten. I nawet porówna z konkurencją, pokaże mi korzyść. Niech to za mnie zrobi, nie mam czasu. Ja wolę skupić się na zarabianiu pieniędzy niż na szukaniu tej oszczędności w tym pojeździe. I
A też druga rzecz, i wrócę znowu do tego dentysty, bo ja tam widzę właśnie tą książkę, położyłeś z boku, ktoś popatrzył na nią i teraz, a ja chcę kupić, tak? A nie, no przecież wziąłeś w prezencie. Można by byłoby tak zrobić? Większość być może, nie wiem, ale być może by tak zrobiła, że nie, no jestem tutaj klientem, no to w ogóle tak położyłem, tylko no to przecież wziąć, nie? Ale ty nie wiesz faktycznie, że ta książka za chwilę nie trafi do kosza i faktycznie lepiej jest zrobić test w tym momencie i sprawdzić, czy sprzedaje komuś, kto faktycznie z tego skorzysta, czy, nie wiem, sprzedaje komuś w sensie, który ma w ogóle wątpliwości, czy w ogóle to wziąć, tylko tak sobie powiedział generalnie, bo mu się, nie wiem, okładka mu się spodobała na przykład, nie? No. Ludzie uwielbiają otrzymać prezenty. Fajną rzeczą jest dostać prezent. Mhm. Dostałem ci paczkę takich bonusów od znanego przedsiębiorcy. Wiedziałem, że przyjdzie, czułem podekscytowanie na myśl o tej paczce. Otworzyłem paczkę i tak patrz na mnie i tak... kurde. No dobra. Gadżety firmowe. Nic ciekawego, nic ciekawego, nic ciekawego, ani trochę. Versus coś, czego potrzebuję. Książka z autografem. Ludzie chcą móc wziąć do domu, otworzyć. Znam tego gościa. Tak, znam tego gościa. Tego potrzebują również. Jeśli nie bierze od nich pieniędzy, to nie ma przepływu energii. No po prostu nie ma. Jak ktoś próbuje budować siebie w internecie czy komunikować, to chce uderzać do najbardziej wpływowych postaci z pierwszej strony Google'a. To się nie wydarzy, bo jesteś nikim na początku. Musisz pójść do trzeciej, czwartej, piątej strony w wyniku Google'a, poszukać tam blogerów, influencerów, dziennikarzy i krok po kroku być wyżej w tym. A ludzie chcą nie robić tej roboty u podstaw i skoczyć tutaj. Czyli to, że moje live'y są fajne, energetyczne, merytoryczne, wynika z tego, że zrobiłem kilkaset, tak samo sprzedaże, negocjacje. Dziesiątki razy widziałem, jak auto na swojej premierze książki siedzą w pięknym miejscu, tort, gratulacje, zdjęcia, droga sala, ciastka dobrane w kolorze do okładki. Na pytanie, gdzie mogę kupić twoją książkę, w internecie na przykład, nie? Albo w prezencie masz dzisiaj jakąś uczestnik spotkania autorskiego. Nie, to jest produkt. I to nie jest prezes Robert, który ma kaprys, ma pieniądze i rozda. On mu jasno mówi. On nie oszukuje się, że tym zarobi. Albo autorzy, którzy chcą wydać sami książkę, ale żeby się sprzedaż sama rozrobiła. Albo hejtują wydawców, którzy dają im 10% sprzedaży, bo za mało pieniędzy mają, jak autorzy, a zapominają, że dzięki temu mogą w ogóle sami pieniędzy nie wykładać. Albo że to ktoś za nich pracuje. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kwestia myślenia rozsądnego cyframi i swoimi zasobami, które masz. No bo jako zapasowany przedsiębiorca nie masz czasu, żeby napieprzać promocją książki. Więc w inny sposób musisz je używać. Czy musisz? Możesz. Wspomniałeś też o swoich wideo i swoich materiałach, które publikujesz online, które mają tą wartość właśnie, że gdzieś tam zaczynasz publikować coś i dużo publikujesz i to ma wartość. Ludzie to chcą tego, prawda? Czy, nawet już pomijając to, że chcą twój autograf gdzieś, bo dlaczego chcą? Dlatego, że dałeś im wcześniej dużo wartości przez to, że publikowałeś coś, co im pomogło w życiu. I teraz wiele osób, mnie włączając też w tą grupę, mamy wiele, wiele pomysłów na takie treści. Budzę się rano, iż o, taki film zrobię, taki podcast zrobię, taki artykuł napiszę, masę pomysłów. 99% z tych pomysłów ulatnia się, bo nie podjęło się akcji natychmiast, nie zrobiło się tego, okej? Tak. Cholera, jak to zrobić, żeby wykorzystać każdy, no dobra, żeby się odwróciła ta proporcja i żeby jednak 99% tych pomysłów używać i dać wartość ludziom. Jest taka książka, którą całkiem przypadkiem my wydaliśmy. Todd Henry, Die Empty 13%. Taka żółta książka, nie mam jej tutaj nigdy. A mam, a to już nie będę przechodził, żeby to nie rozpraszać. I ona mówi, nie wiem, czy wiesz, jaka jest najdroższa ziemia na świecie. Nie. No spróbuj zgadywać, aż będzie fajnie. Nowy Jork, Manhattan na przykład, nie wiem, centrum Cape Town, nie wiem, Pałac Kultury w Warszawie. Mam zgadywać. Rynek w Hull, no cokolwiek powiedz, będzie interaktywnie. Nie, no powiem ci, nie, w Londynie gdzieś w centrum, nie? Na przykład, nie, Westminster albo Buckingham Palace. No na przykład, okej, no. Najdroższą ziemią na świecie są cmentarze, bo gromadzą najwięcej niewykorzystanych szans, okazji i pomysłów, które ktoś z sobą zabrał. Mierzycie z ideą Die Empty, umrzyj pusty, tłumacząc dosłownie, polega na tym, że te pomysły albo realizujesz, albo dajesz komuś.
Jak dajesz komuś ten pomysł, on go robi i jesteś częścią tego pomysłu. Jakoś żyje to wszystko na poziomie jakichś tam cząstek energetycznych, atomów i tak dalej. Albo to robisz. Ja, jeśli mam pomysł, staram się maksymalnie skrócić czas do pierwszego kroku. Mam pomysł, zapiszę go sobie. Mam pomysł, wyślę SMS-a do wspólniczki. Mam pomysł, zadzwonię do Dominiki, hej, zapisz, żebyśmy to zrobili. Wiesz, to już się dzieje natychmiast. Albo zrobię o tym live'a, 5 pomysłów, których nigdy nie zrobi, ale zrobię ty, zobaczysz, że one działają. I oddaję to mojej społeczności. I to są rzeczy, których ludzie nie chcą robić, bo mają... Ja słyszę o prowadzących szkolenia, którzy mają jakieś swoje jedno najlepsze szkolenie, ćwiczenie na szkoleniu. Jakieś inne szkolenie, im to podkrada. Są w tej samej konferencji, w innej kolejności i nawet ten drugi używa szkolenia pierwszego. I drugi w ogóle jest wyłożony, bo jest jego najlepsze szkolenie, najlepsze ćwiczenie. Mhm. Nie ma co dać ludziom. A ja tego problemu nie mam. Mogę ci oddać 100 tysięcy różnych pomysłów. Bo to jest, znowu Todd Henry, książka Kreatywność i Zawołanie. Testowanie swoich umiejętności, generowanie 110 pomysłów na milion, a nie jednego. Testowanie tego 68 najbardziej pasuje do ciebie, zasobów, które masz. My sobie wymyśliliśmy, że będziemy wydawali książki również prezesów, którzy chcą u nas kupić usługę wydawniczą. I to kosztuje między 50 a 70 tysięcy za projekt, czyli znacznie więcej niż kurs online'owy, jak zrobić książkę z nami. I to była hipoteza. I rynek pokazał, że są na to klienci. Więc czemu ja mam pracować z klientem, który jest już wannabisem albo początkującym przedsiębiorcą? Z całym szacunkiem. Ale to nie jest dla mnie target. Ja chcę, mając mało czasu na tej ziemi, pracować z najlepszymi ludźmi na świecie. A ci ludzie jednak branżowo muszą być na innym poziomie biznesowym, żeby to się działo. Wiesz? Czyli podsumowując, trening kreatywności, że się miał tak dużo, żebyś nie mógł sam tego w stanie przetworzyć i zjeść, więc chcesz to dać innym, dzielenie się i to jest ciągła stymulacja, bo oddajesz dużo, więc jeszcze więcej musisz dowozić w biznesie. Czyli klient otrzymuje jeszcze więcej na konsultacjach czy w projekcie, który nas kupuje, niż na darmowym wideo, gdzie i tak jest wartość duża. Oczywiście jest też hejt, że co to za wartość, jakieś tam pierdoły, self-promo. Nie ma żadnego znaczenia. Robisz to dla 40% twoich widzów, nie dla 100%. Mhm. 20% macie w dupie, 20% cię nienawidzi, 20% nigdy nie skomentuje tego, co ty robisz, a 40% osób przelewa swoje pieniądze na twoje produkty. Jeden, dwa, trzy, może wszystkie. Mhm. Wiesz, jedna z taką rzeczy, która na przykład mnie osobiście hamuje, to jest, żeby te pomysły, które przychodzą do głowy, zrób taki film, zrób sprawdź, czy takie coś ludzie kupią i tak dalej. To jest szukanie, teraz ubieranie całej strategii do tego. Czyli tak, okej, mam pomysł i teraz tak, dobra, ale żeby to miało wartość, żeby to było interesujące, to trzeba jakoś zacząć, później musi być rozwinięcie, musi być zakończenie, musi być sprzedaż. A no, widocznie tak. Więc, ale wiele osób ma z tym problem. Mhm. Prawda? Okej. Okay. I co w związku z tym? Okej, okay. Czyli jeżeli decyzja jest taka, że robimy, tak? Sugeruję, żeby nie patrzeć na jakość? To jest pytanie, jeśli powiem tak, to mnie zlinczują i to będzie prawda, że mnie zlinczują słuchacze i widzowie. Potrzebujesz tu teraz natychmiast wywołać momentum. Książka jednego z naszych klientów będzie miała ma roboczy tytuł Siła pędu. I to jest książka gościa, który zaczął swoją firmę za 100 milionów euro i ma 32 lata. Jest Polakiem. 32 lata, gówniarz, nie? Cholera, już taki sukces. Ja jestem starszy, ale biedniejszy. Ale gonię go. On jest moim klientem, więc ten sposób zarobię więcej pieniędzy. Tak sobie to tłumaczę. I siła pędu. Musisz rozpędzić lokomotywę jak najszybciej. I każde działanie, jakie wymieniłeś, oferta, coś tam, żeby ona cię zwalnia, zbiera energię, wysysać z ciebie tlen, a ty potrzebujesz natychmiast strzału efektywności, czy pierwszej sprzedaży, pierwszego komentarza, który później zrobisz follow-up, prywatną wiadomość, otrzymasz telefon do klienta, pogadasz z nim, zrobisz zupełnie inny produkt. Ale to się zaczęło od tego, że zapostowałeś, kto chce kupić mój mikrofon. I nagle robisz szkolenia z tego, jak wybrać sprzęt do studia. Albo ktoś u ciebie kupuje usługę concierge, która pewnie też wybierasz cały sprzęt audio dopasowany do jego potrzeb, umiejętności i lokalizacji, zamawiasz mu to, on ci płaci za konsultację i robisz sobie z tego jeszcze marżę jako sprzedawca sprzętu, bo znajdziesz hurtownię od tego sprzętu. Masz właśnie biznes wymyślony. Bo ludzie ciebie kojarzą z mikrofonem.
wcześniej, zapytałbym cię, jakiego używasz mikrofonu, teraz nie muszę, bo już go mam identycznie jak ty. Tak, hello. Ale w momencie, jak szukałem sprzętu, to też klikałem, który mam wziąć, bo było ich 150, nie wiedziałem, który. Wziąłem ten, bo mi się podobał. Bo ja dobrze brzmię przez niego. Ty zawsze dobrze brzmisz. To nie jest tak, to nie jest tak. Jednak mikrofony zmieniają. Ostatnio dowiedziałem się od kilku osób, że na żywo nie brzmisz tak samo jak przez mikrofon. Także to jest, wiesz, ciekawe, jednak... czy z tym mikrofonem można być beatbox. Bum, szklaka, zyfna. Bum, szklaka, jedziesz. Bum, szklaka, nie? Ja nie jestem aż taki dobry w tym. Krekwutyna, upsy, krekwutyna. Nie przekręcaj nazwiska, panie Osmanie. Futyna, nie. Futyna. Osmanie. Marcinie, słuchaj, tam dobra. Mówią... No, no. Co mówią, co mówią? Nie wiem, zgubiłem wątek. Dobrze, nieważne, co mówią. Teraz ty nam powiedz jeszcze. Powiedz nam, w którym kierunku... Krekwutyma. W którym kierunku zmierza twoja firma? Co się dalej będzie działo, jakie masz plany, jak to się ma rozwijać? Na różnych poziomach. Wdrożenie strategii, wdrożenie technologii naszego biznesu, żeby więcej ruchu było z ruchu płatnego, czyli szybszego ruchu do kupienia. Ci, którzy nie są branżowi, żeby więcej ludzi wchodziło na stronę szybciej, a to się przełoży na większą sprzedaż. Wydawanie swoich własnych kolejnych książek. Polowanie na wydawanie super bestsellerów, więc będzie mniej w tym roku książek wydanych przez nas niż w zeszłym roku. I uruchamianie kolejnych biznesów e-commerce'owych, które będą wykorzystywały nasze doświadczenie, czyli sprzedaż online z własnym magazynem, który szybko ogarnia dystrybucję na cały świat, z własnym brandem tego produktu. Budowanie dalej treści wideo i będzie coraz lepszym w utylizacji tej treści, żeby każde zdanie, które wypowiadam, żyło wielokrotnie dłużej niż moment, jaki wypowiadasz. Z tego podcastu możemy zrobić transkrypcje, artykuły, wideo, pigułki wiedzy. Możemy robić retransmisję facebookową codziennie przez 2 tygodnie. Ugrega futymy, transkrypcja, audycja, Facebook Live, żeby te zasięgi zgarniać. Możemy zrobić z tego, zrobisz publikację u siebie, wyślij mi plik do mnie i zrobię wprowadzenie do tego wideo. Wrzucę tą treść i zrobię outro do mnie na YouTube, dzięki czemu sięgam również do mojej grupy, która do ciebie by nie trafiła i pozornie tracisz zasięg u siebie, ale sumujemy zasięgi, że masz rozpoznawalność na mojej społeczności. Też wiele osób boi się to robić, bo zależy najbardziej na wypozycjonowaniu własnego bloga, vloga czy podcastu, a to chodzi o sumę zasięgów. No, wiesz, utylizacja, rozwój, oparcie na sprzedaży, trochę więcej automatyzacji, być otwartym na szanse, jakie przynoszą kolejne dni, tygodnie. Mhm. Poznanie kogoś przy food trucku może będzie początkiem projektu pod tytułem jak restauracje mogą zrobić więcej. I będziemy robili z tym Damianem takie mystery shopping, tajemniczy klient, gdzie idziemy na kolację do nich i pokazujemy później, przy tej kolacji mogliście państwo zarobić 83 zł więcej, inaczej szkoląc obsługę, albo ta sala właśnie straciła 1084 zł, bo patrzyliśmy dokładnie, jak kelnerzy obsługują inne stoliki, co robią źle. Wiesz, realna wartość. Powiem szczerze, że naprawdę, rozmowa z tobą jest, ty jesteś po prostu tak wielowątkowy, że ja czuję, że nie nadążam, wiesz? Ja czuję, że nie nadążam. Inny sposób myślenia, inny sposób budowania tego wszystkiego. I teraz zadałem ci pytanie o to, jaka będzie przyszłość tego. Powiedziałeś to w takich detalach, już z pomysłami, z konkretnymi przykładami różnych rzeczy, jak coś można zrobić, wykorzystać i tak dalej, że po prostu, wiesz, ja tu jeszcze jestem tam, wiesz, w ogóle gdzieś tam przy drzwiach, a ty już jesteś w ogóle na kominie stoisz, wiesz? I domyślam się, że być może wiele osób takich jak ja będzie musiało przesłuchać pewnie ten podcast ze 4-5 razy, żeby pewne rzeczy sobie, wiesz, zajarzyć, o co chodzi, albo po prostu ogarnąć to. I teraz też dochodzi do mnie to właśnie, że twój sposób budowania strategii to jest przemyślenie wielu, wielu, wielu różnych chyba scenariuszy. Albo jak to w ogóle, powiedz mi właśnie, w jaki sposób ty budujesz strategię działania, rozwoju twojej firmy, że ty masz taki, wiesz, dosyć szeroki wachlarz już rzeczy, które możesz zastosować.
problem, jaki mam odwieczny i już zarzuciłem szukania odpowiedzi na ten problem, to z czym ludzie mają kojarzyć Marcina Osmana? Etykietka sprzedaż, marketing, albo nawet wydawanie książek, albo nie wiem, wędkujący przedsiębiorca. Ja robię tak dużo rzeczy, jestem renesansową duszą, jest taka książka właśnie pod tytule Renesansowa dusza, która pokazała mi lat temu chyba 10 czy 9. I to jest okej, okay. Ja jestem taki dziwak, ja robię różne rzeczy, ja zawsze będę robił te różne rzeczy. Powiedziałem ci, gdybym miał jedną książkę, gdyby była moja jedyna książka, miał zakaz wydawania książek przez 3 lata i robił tylko i wyłącznie promocję tej książki, zarabiałbym więcej jako Marcin Osman, miałbym mniejszą firmę, ale więcej jako Marcin Osman bym zarabiał. Po co mi jakieś inwestowanie w licencję książek tych, albo nie wiem, negocjowanie z wydawcą tej książki, żeby dał mi 20% rabatu, a nie 15%? Po co mi to? No właśnie, bo po ja co? Tego potrzebuję do rozwoju. Mm-hmm. To jest moja potrzeba. No za strategię odpowiada moja wspólniczka Kamila, która spina to wszystko do kupy, to się nie rozwala. Ale też jestem świadomy bardziej siebie, czyli nie biorę się za coś, co nie zrobi sprzedaży natychmiast, albo coś, co nie będzie łatwo zbywalne. Jeśli mam książki, które nie idą tak jak myślałem, że będą szły, to w najgorszej opcji sprzedam je w cenie zakupu, czyli bardziej atrakcyjnie niż normalny internauta może je kupić. Całe ryzyko. Jak jest ryzyko tego, że nagra recenzję tej książki i mało sobie zobaczy? Żadne, bo zrobiłem kolejne wystąpienie przed wideo, więc każde moje wystąpienie na scenie jest jeszcze lepsze. Mam we wrześniu wystąpienie na konferencji, gdzie głównym gościem jest Gary Vaynerchuk, czyli gwiazdy Gary Vaynerchuk, Marcin Osman i inni prelegenci. Śmieję się, bo... Dobrze to powiedziałeś. Tak, bo tak właśnie komunikują inni prelegenci, czyli tam Franek Kowalski, Gary Vaynerchuk i inni prelegenci. Aha. To mnie to na maksa bawi. Więc też się z tego śmieję, pastiżując trochę, że inni prelegenci, Marcin Osman i Gary Vaynerchuk. I to moje wystąpienie będzie bardzo dobrym wystąpieniem, bo ja codziennie wykonuję 1, 2, 3 wystąpienia publiczne. Teraz na podcaście, na wywiadzie numer 2 wieczorem, na spotkaniu z klientką, na jutrzejszym wywiadzie, w każdym wideo, które produkuję. Ja się nie przygotowuję praktycznie w ogóle do tworzenia wideo. Piszę sobie 3 punkty, co ma się tam znaleźć, który produkt komunikujemy i lecę. Robimy. Poszło. Jak zobaczysz sobie wideo, które wrzuciłem wczoraj, czyli w dniu 14 maja na YouTube, to ja tam przez 20 minut gadam do kamery. A są to skondensowane moje przemyślenia, które ubrałem w wideo i są komentarze, jest to jedno z lepszych moich wideo, które ludzie obejrzeli na moim kanale. Bardzo proszę. Ale też są łapki w dół, bo ktoś uważa inaczej. To też jest okej. Okay. I tutaj też jestem ciekawy przy okazji tej naszej rozmowy dzisiejszej, tego naszego, wiesz, tematu, kilku tematów, które poruszyliśmy. Pewnie nie zgłębiliśmy żadnego z tych tematów tak jakoś tak bardzo, wiesz, szczegółowo. Rozmawialiśmy dosyć ogólnie, przerzucaliśmy się, jakby ja podążam zawsze za jakimś takim flowem, którego czuję, że mi dzisiaj brakuje z jakiegoś powodu, nie wiem o co chodzi. I zastanawiam nie, się... Nie. Powiedziałeś to czemu, tak? że mamy różne osobowości. Aha, aha. Ja mam mniej small talku. Daję ci konkretne rozwiązanie, które powiedziałem ci, ale tobie wydaje się, że ono powinno być bardziej opowiedziane. Aha. Przegadane. Aha. Ono dostałeś odpowiedź. Jak budować brand? Nie budować, robić swoje, brand powstanie. Dobra, książka. Jak używać książki jako narzędzia marketingowego? Skutecznie, za pomocą narzędzi, które masz, jakich nie masz, nie rób książki. Kropka. Kolejne pytanie, wiesz, to nie będzie debat o tym, książka dobra, bo coś tam. U mnie jest konkret, nie ma pitu-pitu, to tak. Jest też minus, bo nie każdy lubi taką formę podania wiedzy konkretną. Stary, ja napisałem książkę, to ma 100 sposobów, rozdział ma od 2 do 5, czyli krótkie rozdziały, a tam jest samo mięcho. Aha. Ktoś powie, to nie ma historii, to ma sprzedawać, a nie bawić się. Ty masz instrukcję, jak sprzedawać więcej, jak chcesz książkę, to się będzie bawiła, to kup sobie książkę w kategorii... Aha. Bawcie mnie. Aha. Widzisz, to jest też pewnie... ja to rozumiałem wcześniej też, że ja w ogóle napisałem sobie taką swoją misję w życiu. Odkryłem ją generalnie. I moją misją jest dawanie ludziom radości w życiu poprzez też częścią tego jest entertainment. Czyli dawanie im to przez pewną zabawę. Dawanie im przez pewien... Doskonale. Tak, taki doskonale. Sposób. Tak, czyli pewien sposób jakby podprogowo, nie bezpośrednio bum, 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 tu i będziesz szczęśliwy, tylko wiesz, ej, popłyńmy sobie razem i wtedy będziesz szczęśliwy. I teraz znowu, Marcin, jest pan osobowość czerwona, ma dla ciebie pomysł, że pytanie, eksperyment, hipoteza. Kto będzie miał większy zasięg u ciebie na YouTubie? Merytoryczne wideo z Osmanem dzisiaj, czy 20-minutowe wideo, gdzie będziemy się nawzajem roastowali w temacie biznesu?
Nasza rozmowa była super zabawna. Przed tą rozmową, zauważ. Poszedł mieć zęby, pokazałem ci, masz burówkę. Mhm, miałem. Może taki format właśnie, 20-minutowy, gdzie będziemy mieli 3 punkty skomentowania. Mhm. Możemy zrobić trochę pastiżu, nie wiem, branży albo najczęstszych błędów. I to będzie też ciekawe. Rzucam pomysł. Aha, jestem za. Na potrzeby testu, na potrzeby sprawdzenia. Bo też się zastanawiam, wiesz, do czego to porównać i ty mi powiedziałeś dokładnie, do czego to porównać. Bo myślałem, że powiesz, że wiesz, czy to będzie ciekawsze, czy z innymi może gośćmi będzie ciekawsze, ale to ciężko porównać, bo tutaj nazwisko, wyszukiwanie w Google i tak dalej, te wszystkie rzeczy wchodzą w grę. A tutaj to versus to ma sens. No właśnie. Greg i Marcin, zabawne show, zapraszamy. I zabawne show, bo... I teraz zobacz, Grzesiek, miałeś borówkę w zębach. Czemu tak poszedłeś umyć te zęby i nie nagrałeś tego fragmentu na tym wideo? Dlaczego? Aha. Bo to jest nieprofesjonalne. To było zabawne. Może ja bym teraz wstał i pokazał się w dresach, a nie w koszuli. To pokaż dresy. To jest show profesjonalne. Może byś pokazał, że tutaj jest obraz, bo pod tym obrazem jest dziura w tynku. Jak go przyklejałem, to zepsułem trochę ścianę. To jest akurat fakt. Tylko tego nie widać. Możemy wyjąć z szafy teraz skarpetki i pokazać ci, jakie właśnie kupiłem, kolorowe. Czemu? Bo tamte się... Wiesz, różne wątki, ale zupełnie z inną energią. To jest nastawienie do tego, żeby było profesjonalnie, ładnie, ciekawie. Tak jest. Okej, dobrze. Spokojny głos. Popłyńmy. A może właśnie ta borówka na zębach. To jest tytuł tego programu. Borówka na zębach. Wiesz co? Mnie się też wydaje, że... To może być tak, że w zależności od tematu. Na przykład myśmy wcześniej rozmawiali zupełnie luźno ze sobą. I czułem taką fajną, wiesz, taką fajną energię. Kurde, będziemy fajnie sobie rozmawiać. A weszliśmy na takie tematy bardziej, wiesz, o biznes i tak dalej, konkretne strategie i tak dalej. I ja po prostu czuję, że ja mam inną częstotliwość niż ty. Tak. Tak? Ja odpowiadam na pytania i ja ci więcej mówiłem. Tak. Więc daję najlepszą merytorykę, którą mam. Tak, świetnie. Założeń, które masz. Czy twoim założeniem jest bawcie się mnie, to jest twoja misja. Nie powiedziałeś o tym na początku. Ty powiedział mi, że to jest twoją misją, byśmy robili program bardziej rozrywkowy, a nie dałbym ci, wiesz, głębokich przemyśleń po bankructwie. Co też było fajne, słuchaj. To też było na pewno wartościowe. Powiedz w takim razie tak, bo teraz chcemy też powiedzieć ludziom, gdzie więcej wartości od Marcina Osmana dla tych, którzy niekoniecznie znają cię tak dobrze. Najlepszym miejscem będzie YouTube. Wpisz YouTube'a Marcin Osman. Jeśli chcesz rekomendacji książkowej, rozpocznij od książki Biznes ci ucieka, czyli ty o ślimakach. Jak chcesz sprzedawać więcej, no nabierzesz sobie książkę Marcin Osman, Kamila Kruk, sprzedawaj więcej. 100 bardzo konkretnych strategii. Poburzuj sobie po OSM Power. Tam jest też dużo wideo, treści, produktów książkowych. osmpower.pl. Tak, tak nazywa się nasza firma. I tamte książki można zakupić. Tak, o której wspomniałeś. Tak samo robimy kursy na platformie OSM Masters, osmmasters.pl. Ale jak sobie wejdziesz, drogi słuchaczu i drogi widzu, na YouTube'a, to znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Świetnie. Powiedz jeszcze o konferencji, na której wystąpi... Gary Vaynerchuk. Z Marcinem Osmanem. Gary Vaynerchuk, Marcin Osman i pozostali prelegenci. Będzie ona 17 września w Warszawie. Będzie na niej prawdopodobnie około 1500 osób. Ja byłem na Garym 2 razy na konferencjach w Londynie i w Magdeburgu, więc sam fakt tego, że jest to w Polsce, tym bardziej warto, bo jest po prostu taniej nawet z logistyką i stałym przedsięwzięciem wyjazdu. No i z pod nosem. Mhm. A jaką wartość uzyskają ci ludzie, którzy tam, nie wiem, bilety kupią czy coś? No bo wiesz, no bo jechać i podziwiać znowu Garego, Osmana, oni są popularni i tak dalej. No, gdzie będzie wartość dla nich? Inspiracja, dotknięcie gościa, którego widzisz na co dzień w internetach. Gościa, którego się dużo uczy. Dużo się nauczyłem od Garego, jestem mu wdzięczny. Kontakty. Będzie Michał Frąckowiak, to jest kolejny powód, dlaczego warto być. Będziesz? Może. A czego ci brakuje, żeby powiedzieć dzisiaj, że będziesz? Pewności, jeśli chodzi o plany. Tylko tyle. Właśnie plany. Możesz obudować je wokół tej konferencji i plany przedstawić. Jeśli to będzie twoim priorytetem. Więc znowu pytanie, czego brakuje w twojej ocenie tego wydarzenia, że to nie jest priorytet? To jest pytanie o obiekcję klienta. Tak. Co, czekasz na odpowiedź? Dobra, promuj dalej. Tyle.
Tyle. Znajdziecie, czego potrzebujecie, pisząc Marcin z Google'a. Oczywiście linki wszystkie znajdziecie pod tym materiałem, też do konferencji, możecie bilet zakupić, książki i tak dalej. Super. Marcinie, mam nadzieję, że... Jestem przekonany, że... Ja mam nadzieję, ale jestem przekonany, że słuchacze, widzowie skorzystają na pewno z tego wywiadu. Mam nadzieję, bo nie jestem przekonany. To było takie prawdziwe zdanie. Mam nadzieję, że nie jestem przekonany. Tak, dokładnie, to jest to zdanie. I chciałbym zobaczyć komentarze. Łapki w górę albo łapki w dół. Dwugodzinny materiał prawie. To nie, godzina 30. Łapki w górę, łapki nie mają naprawdę żadnego znaczenia. Tak jest. Bo to jest content dla kogoś, kto tego potrzebował. Sam fakt tego, że ktoś spędził z nami półtorej godziny, że zapłacił czasem swoim, to jest największy parametr. Ten watch time, czy tam listen time, bym powiedział, jako główny parametr. Bo ktoś płaci ci czasem, ktoś cię włączył. Kliknięcie lajka jest proste, komci też jest proste, ale czy on naprawdę słuchał? Nawet kątem oka, jak tam myje naczynia, czy idzie samochodem, czy on, czy ona to słuchali? No i wracamy, jakby zakończamy to koło tym tą samą, samym porównaniem, które jakby kojarzy mi się z tym dentystą, gdzie leży książka i ktoś mówi, o, fajna książka, chciałbym sobie kupić. I teraz, czy on faktycznie wyciągnie te pieniądze i ją kupi? Tak samo jest z tymi lajkami. Domyślam się, że można polajkować, ale czy faktycznie wysłuchałaś do końca słuchaczy, czy faktycznie zobaczyłaś do końca widzu, ja się odmieniam widzu na żeński, widzu. Widzeczko. Widownia. Okej. Kochani, bardzo dziękuję wam. Dziękuję ci, Marcin, za tą rozmowę. Przyjemność, dziękuję bardzo. Linki do sklepów, książek oraz wspomnianych podczas tej rozmowy profili Marcina Osmana w mediach społecznościowych znajdziesz w opisie tego odcinka pod adresem biznescafe.uk/odcinek29. Zachęcam cię do subskrypcji szczególnie kanału YouTube'a Marcina, gdzie regularnie publikuje on wartościowe materiały wideo. Jeśli natomiast masz ochotę zobaczyć się z Marcinem Osmanem, Garym Wajnerczukiem i innymi ciekawymi mówcami w jednym miejscu, to koniecznie wybierz się 27 września na wspomnianą przez nas w tym odcinku konferencję zatytułowaną World Business Experience w Warszawie. Link do zakupu biletów na to wydarzenie również znajdziesz w opisie tego odcinka. I na koniec przypomnę tylko, że jeżeli chciałbyś otrzymywać ode mnie jeszcze więcej treści w formie audio, to zapraszam na stronę mojego drugiego, nowego podcastu biznesodzera.pl. To tyle na dzisiaj. Życzę ci wspaniałego dnia i do usłyszenia w następnym odcinku Biznes Cafe.